A właśnie, jeszcze chciałem zapytać, to ja mam dalej minus 1 HP, czy mam co wpisać 1? 0. Czy jeszcze właśnie 0? Tak, 0. A. No, z tego co kojarzę, to wynieśli cię z budynku. Znaczy my i ciągle w nim jesteśmy. Nie, chyba. Pamiętam tak. Nie, no skończyło... wszyscy staliśmy. A, skoro już wszyscy jesteśmy, to tak, sprawdzili. Nasz trzonowy DPS, czyli w tym przypadku nasz najniższa postać, pan Fanko, ewakuował się na zewnątrz budynku i był przy swoim wielkim towarzyszu broni osiołku, który nazywa się Muł lub na odwrót, Mule, który nazywa się Osiołek. Nie pamiętam, jak to było już w końcu. Coś takiego w każdym razie. Patrz, jeszcze... I znowu nie trafiłem. Dobra, to jest kucyk. Okej, dalej, wskazuję myszką. W tym miejscu leży po... może tak. W tym miejscu... Kurde, nie wiem. W tym miejscu zginęła postać barona von Selena. Nikt z was... nie wie, kto go w końcu zabił, tak naprawdę. Pamiętam Różowy to chyba był w łance. Tak, bo on jeszcze uciekł do rogu. Da. No to no, w każdym razie w tym miejscu zginął von Selen. To pomieszczenie było okupowane przez cały czas przystawem Lora, który postrzelił strażnika miejskiego strzałą. Strażnik miejski wbiegł do tego pomieszczenia. Dwóch drabów zginęło po drodze. Zabitych przez skrytobójcę, który walczył z całą resztą tutaj. W drzwiach zrobił się motło w pewnym momencie, kiedy nie mogliście sobie, jakże dumna ekipa, poradzić z napastnikiem. Zrobił się zator. Pewne postaci tutaj potraciły przytomność, między innymi Migo. Doszło do zamordowania von Selena i... bójki między strażnikiem miejskim a skrytobójcą. Skrytobójca wyskoczył przez okno na dach i zniknął gdzieś w dymie w płomieniach. Poważnie ranny. Strażnik miejski podziękował i opuścił pomieszczenie. Reszta powstawała i skończyło się właśnie na tym. Jeszcze pamiętam, żeśmy się rozmawiali i kłócili. Dokładnie. No, jeszcze zlutowaliśmy już praktycznie wszystko. No. Tak, zgadza się. Ja z Tabellorem wybiegłem, żeby zobaczyć, czy rzeczy tego barona płoną. A no, bo... A nie, Tabellora chyba wysłałeś po prostu. Czy tam Tabellora wysłałem, no. Okej. Okay. A więc to tak w skrócie, jeśli chodzi o poprzednią sesję, na której zakończyliśmy. A więc tak, każdy z was jest dość ciężko ranny z tego, co kojarzę. Podpałem sobie wasze karty postaci jeszcze. Ja mam no, jeden kiedy HP. Kiedy ostatnio rozgraliśmy, tak w sumie? 3 miesiące temu? A nie ma daty na rolu może? Nie ma co? Nie, ja przed chwilą skasowałem w sumie. Nie skasowałeś. Może sobie skasował, ale nie wszystko. No. Tylko sobie skasowałeś. Może i tak nie mówię, że nie. Ja mam zerowany czat. To czy było dość dawno, bo to było jeszcze przed wrześniem. To było chyba sierpień jakoś, bo potem była długa przerwa, twój ślub i tak dalej. Tak, to na pewno było przed wrześniem. No to ja bym zgadywał gdzieś w sierpniu sesję. 4 sierpnia. Serw w dalszym ciągu znaczy, nie ma. Tak przynajmniej, Discord pokazuje mniej więcej. Właśnie na Discord bardzo. I Mino tak samo nie ma miniaturki. A nie, Mino ma, przepraszam. Nie, no mam, stawiałem. Ja w ogóle na miniaturki nie widzę, ale swoją widzę, mam miniaturkę. Ja widzę wszystkich. Postaci. No. Ja chyba wstawiam. No to jak możesz mówić? Jak? 29 lipca, bo pamiętam wysyłam Wuranowi expy, nie? Kto, komu co? Tak, tak, tak. Wrzucałeś tam? Wrzucałeś na swój kanał? Znaczy, wysyłałem wam, bo ja to nagrywam i puszczam jako niepubliczny dla wszystkich. A, to nie wiedziałem. Że wszystkie masz. To by cholera nie skupiał się tak mocno, co tam się odpierdoliło, tylko bym też nie obejrzał. O Boże. Ja nagrywam te sesje obecne z futrzaków i mieciu.
Także. No tak, o futrzaku chodzi. No tak, to i tak by pomogło bardzo. No, no to ja miałem niezły maraton mózgowy, jeśli chodzi o przypomnienie, nie? No ale. No, no nie, nie, nie sądziłem, że nagrywasz wszystko. Okej, okay, dobra, pytanie do was. Zostaliście wszyscy ocuceni. Chata się pali, służba uciekła, a przynajmniej została oddelegowana już na zewnątrz, bo wynosili w międzyczasie wszystko, co się tylko dało. Co robicie? Szybko uciekamy, pali się budynek. Uciekać. Ciebie tam nie ma. Rozumiem, że ty, bo ty widzisz, bo tak, ty jesteś gdzieś tu i ty widzisz, że ten pożar przyszedł z tamtej strony, od strony apteki, nie? Znaczy nie, ja tam biegłem i była rozmowa jeszcze w środku, generalnie, w środku tego pokoju. Jeszcze się cieszę, że dostałeś w pierdol. Ja tam jestem, bo ja im jeszcze no. Tu tłumaczyłem. Aha. A ja możliwe, że on tam wszedł faktycznie. Ja zapamiętałem, że skończyło się na zewnątrz. No ale dobra, dobra, w takim wypadku jesteś w środku, okej, okay, no. Tylko, że i dla ciebie. Trzeba zabezpieczyć zwłoki i polewam te zwłoki butelką gorzałki. Zabezpieczyć. Budynek się. Żeby jakiekolwiek ślady nie pozostały. Łapie tabendlora. Łapie tabendlora za rękę i kieruje się w stronę wyjścia przed dom. No do drzwi. Chodźcie, uciekamy i lecę na schodami na dół. Nie, no to też idę na schody. To z budynku. Jest na zewnątrz jakaś służba? Oni wiem, że tam latali na zewnątrz już. Tak, oni tylnym wyjściem wychodzili. No to przez tylne wyjście. Wychodzisz na tylne tak. Wyjście, tak? Dobra, widzisz, że tam jest poskładowane co się tylko da na tym placu z fontanienką. Jakiś starszy facet bierze wiada i stara się zmoczyć te meble w miarę możliwości, żeby ogień ich nie zajął. Prawa strona domostwa już jest zajęta przez ogień, przenosi się płomień na ten budynek, w którym przed chwilą byliście, a także te warsztaty i miejsca służby, w których nocowała, także jest zajęty ogień, tam tędy, którędy uciekał skrytobójca. To nadal płonie. Widać, że na razie nikt się nie przejmuje tą posiadłością szlachecką i większość miasta walczy z rejonem, który jest za tym budynkiem, którego emanuje potężna chmara ognia, popiołu i dymu. Człowieku, zostaw te meble. Pakuj co możesz i wynoś się stąd. Ale mój pan kazał mi to wszystko zabrać. Pan można... już nie żyje. Jak to nie żyje? Go dorwał. Nie udało nam się go ochronić. Widzisz, teraz, że rzuca... Zostańcie tylko wy. Widzisz, że rzuca to, co miał przy sobie i przebiega koło ciebie i wbiega do budynku. A, on pobiegł już. Ktoś jeszcze jest? Nie widzisz. Aha, dobra, to się chcę rozejrzeć za resztą przy tej służby. Igo, ja tylko powtórzę, że jesteś genialny. Co robisz tam w międzyczasie? Ja idę do mego osiołka. Kucyka. Czyli zabierasz kucyka, tak? Okej. Okay. Reszta? Kusiołka, tak. Widać tam, że te rzeczy się jego palą, to co tam wyciągnęli? Nie. To się z drugiej strony budynku, więc wy tego nie widzicie. Czy jest tu straż miejska i tak dalej? Straż miejska jest parę dziesiąt metrów od was, gasi zabudowania dalszej części miasta. Rzućcie sobie na postrzegawczość. Wszyscy? Tak. No kurwa, zasnąłem. A właśnie, jeszcze ten, zanim zaczniemy też. Jeden. Zaczęliśmy już, ale. Tak? Znak gwiezdny? Z nas chyba. Można powiedzieć, że jeszcze nie nocowaliście. Aha, dobra. 24 godziny jeszcze nie minęły, mimo że to trzecia sesja tej doby. Okej, komu weszło? Aversin na pewno, Panko? Tak, weszło. Bigo? Nie weszło. Moment. I Ranul? Ja akurat paznokcie przeglądałem. Ranul gania muchy, nie? Gdzieś powiesz, o, kłoczek! Będzie się odstresować. Widzicie, wy wszyscy widzicie, że służba, czyli te trzy kobiety służące, które wam przynosiły tace i podawały jedzenie w międzyczasie,
one bardziej są w tym pomieszczeniu, które się jeszcze nie pali, dedykowane do nich, do służby i wynoszą swoje rzeczy. Tylko że nie składują tego razem z hrabią, tylko przed budynek. Tam do waszej części. To podchodzę do nich, próbuję im pomóc. Wynosić te rzeczy. Okej. Okay. Dobra. Co planujecie dalej? Gdzie się przyniesiecie? No ja bym na pewno gdzieś uciekł po prostu. Nie do was, do służby mówię. To jedna z kobiet mówi, co się da, uratujemy, co ale da, to... gdzie się przenosicie? No. Wynosicie z miasta? Na pewno jak najdalej od pożaru, jak najszybciej. A z miasta na pewno? Tak, na pewno. Pozwólcie, że przełączę się do was. Pomogę wam się przedostać. Jak najbardziej. I w tym momencie słyszycie, jak ten odźwierny, czy raczej ten lokaj, który wam wiecznie drzwi otwierał. Straż! Mordercy! Zamordowali mojego pana! Wybiega na ulicę. Otoczenie wasze zaczyna się na was patrzeć, on zaczyna wskazywać na was palce. Mordercy! Siadam na kuca i spierdzielam jak najprędzej. Wiesz, że ten kuc ma prędkość taką samą jak ty na nogę? Ja chcę wykorzystać. Wykorzystuję zamieszanie i biorę Tabendora za łapę i biegnę w drugą stronę od Straży Miejskiej. Czyli wybiegniecie, przypomnę mapę, jak to wygląda. No. Wy jesteście. Tu jest apteka. No. Tu wyżej. Od no. tego miejsca pożar był. Tu jest rezydencja hrabstwa. No. Tu. Przepraszam. Z tej strony. Apteka. Rezydencja no. hrabi i ratusz. Tu jest najbliższe wrota. No i tam biegniemy. Okej. Okay. Puszczam się za elfami. Reszta, Vigo? A pomagam dalej służbie. Bo on jest, bo rozumiem, że on był z przeciwległy, ja jestem na ulicy, nie? Ja jestem z tyłu. Tak, służba się na ciebie krzywo patrzy. Okej, okay. W takim razie... Z takim przerażeniem. Liczkę, jakaś bramka, coś. Przerażeniem w oczach i się tak zaczynają od ciebie odsuwać, nie? I taki czam drzwiam drzwi. Robiłem co mogłem. Rybowanie drzwi. Dobra, przez najbliższą bramkę, drzwiczki, płot, cokolwiek. Dobra, Franko? No ja na kuca i uciekam. Razem za nimi, tak? No. Tylko okay. Ja się w stronę drugą, nie do ulicy, tylko w drugą, jeżeli się da. To ty będziesz chciał w głąb tego pożaru uciekać? Nie, bo jestem na podwórzu, nie? Aha, no. to co, to jest pożar. To ja muszę iść w frontem. Tak. Masz wyjście iść w drugą stronę, w sensie... To tyle do ulicy. W tą stronę przebiegać pionowo przez drogę. Ja wyjdę przez ulicę, przez tą uliczkę, dobiegnę do krawędzi i spokojnym krokiem jak najdalej od straży. Dobra, będę od ciebie potrzebować testu ukrywania się i to będzie w sumie na minus 20. Aha, to na jeden. Pozdro. Okej. Rol 1. Bo raczej... 8, nie? Więc za dużo nie wiem się. Charakteryzacja by była, kiedy byś się próbował face to face, a takie ukrywanie bardziej w sumie. Ukrywanie to jak nie ma, to było połowa, czyli musiałbym przebić 17 minus... Ile mówiłeś? Jaka kara? 20. Minus 20. O 1! O 1? 7? Nie, czekaj, to będzie 35 na pół, to jest 17,5, nie? Mhm. Czyli to się zakręga do góry czy w dół? Na niekorzyść. Tak jest 20, minus 20, nieważne. To nieważne. Okej. Dobra. Porażki. 50 metrów za wami straż dobywa broni, część włóczni, część mieczy, rzucają te wiadra, które mieli, podają chłopstwu i gonią za wami. Widzicie odłączających się czterech uzbrojonych mężczyzn. Za kim biegną dokładnie? Za nimi czy za mną? Biegną za nimi, za tymi, którzy uciekają. Uciekam dalej. Czy okay. Zobaczę, który się zbliża do mnie, po prostu wtedy dyla. Straż miejska przebiega koło tego. Jeden z nich się zatrzymuje, koło tego odźwiernego i on pokazuje na ciebie ręką teraz. O, tak. Dobra, dyla. I ten jeden rusza za tobą. Czyli
Mamy stawkę mniej więcej. Proszę podać szybkość. Na pewno elfowie mają najwięcej, więc oni będą z przodu. No, następnie, Fanko, ty masz chyba 4, nie? Ja mam 5, bo ja mam, jestem szybki. To ten osiołek biegnie wolniej jak ty. Ty będziesz biegł w nocy. Weź go na plecy. Równo z Mido. Tak, ja mam 4. I Vigo jakieś 20 metrów za wami, dalej, 20 metrów dalej, straż miejska. Ja się kieruję do doków. Doki są nie w tę stronę. Aha, dobra, ale tak będę się kierować, także naokoło. Naokoło. Okej, okay. Przebiegacie koło ratuszu, nikt więcej was nie goni, zaczynacie powoli odstawiać z tyłu straż miejską, przynajmniej ci, którzy biegną z przodu. Widzicie, że przed wami jest brama miejska, jak najbardziej. O dziwo, nikogo nie ma. Nie jest obstawiona w żaden sposób. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Proszę elfy o decyzję, czy przebiegają przez bramę, czy gdzieś próbują się skitać, czy jaka jest zmiana. Ciągnę tabellora w stronę bramy, jakbym chciał przebiec. Okej. Okay. Reszta? Vigo? Milo? W sumie lecę za elfami dalej. Dobra. Vigo? Za resztą przez bramę. Dobra. Pierw znikają za ciemną bramą, która jest otwarta, mimo że jest noc. Ja idę cały czas za siostrą. Vigo Vigo. Tabellord wraz z Aversir. Następnie przebiegają za chwilę Vigo... Twojego imienia nigdy nie potrafię zapamiętać. Funko! Nie Funko, tylko Ranulf. Ranulf. Ranulf i Funko przebiegają przez bramę i na samym końcu przebiega właśnie Vigo. Wbiegacie prosto do obozu straży książęcej, którzy wszyscy już mają wymierzone w was broń palną. Skoro jestem na samym końcu, w drugą stronę. Dobiega do was czterech strażników, Dobra. Rzućcie to i się poddajcie. A co ja nie... Obok was staje konny rycerz w ciężkiej zbroi płytowej wraz ze śpiczastym kapeluszem. Rzuca wam minę. Róbcie co wam nakazali. I wyciąga kuszę. Dobra, ja rzucam już tą broń. Nie kombinuj się. Nie, czekaj, to muszę w sumie teraz odpisać sobie. Ja nie mam żadnej broni dobytej, także... Ja też nie mam dobytej broni. Znaczy dobytej no też nie mam, ale no, powiedzmy jak mam przy pasie, no to chyba o to im... Ty! I wskazuję kuszą pistoletową na najniższego. Zwiąż ich. Mogę upuścić ten sygnet, który podpieprzyłem od tego, tak żeby nikt nie zobaczył. A nie, w sumie do kapelusza sadziłem. O to chuj. Co ja nie był sygnet? Nie był sygnet, to była biżuteria. Chcesz to zrobić, czy nie? Nie. Możesz. Bo ja go mam... Co? Bo możesz, tylko czy chcesz to zrobić? Nie, bo wszyscy się gapią, wszyscy zobaczą. Okej. Okay. Najwyżej będę chciał... A bo dobra, nie. Mam go w kapeluszu, tak stoję. Dobra. Zwiąż ich. No to biorę linę. No i... Podchodzę po kolei do każdego, no i... Proszę, żeby wzięli ręce do tyłu. Kobiety nie. Elfki nie. I rzuca kajdanki. Jej to. Wszystkim za plecy. To najpierw im wiąże ręce. Potem idę po kajdanki. I zakładam jej kajdanki. To jest do dziecka mędo. Siada z konia. Celuje do ciebie z kuszą ręce do tyłu. No, biorę ręce do tyłu. I zakłada. Kajdanki. Oj, panowie i panie, wplątaliście się w coś, co nigdy nie powinniście się wplątać. Jesteście w tym mieście nie lada tydzień, a już zdążyliście na rozrabiać. Większość z was została już raz wychłostana, a teraz jesteście zamieszani mało, że w morderstwo, to jeszcze w pożar. Czemu w pożar? Nie wiem, czy wy się z tego w jakiś sposób wykaraskacie. Sam książę będzie was sądził. Jako najwyższa osoba tutaj postawiona. A tymczasem chwyta, pomóżcie mi ich odprowadzić. Chwyta was za te liny, związuje tak, żebyście szli w piątkę. Z przodu idzie Aversir, na samym tyle idzie Fanko, jako dwie osoby, które mają kajdanki założone. Przypina was do konia.
odwraca się i zaczyna ruszać. Ci, którzy mają mniej jak 4 szybkości, całe szczęście nikt obu was tak nie ma, by nie podołali tempu. Udajecie się z powrotem do miasta i prosto do baszty Straży Miejskiej. Znam już wam miejsce. Bardzo dobrze. No, trzeba normę wyrobić na sesję, no co? Lepiej zrobić to szybko. Dobra. W sumie jak każdy dostanie expo po sesji, to od razu ręka więzień. Tak pochylał głowę, że mi ten kapelusz spadł na ziemię, po prostu pod nogi. Dobra. Okej. Okay. Ty idziesz, czy ktoś, idziesz ty, Tabenlor, później idzie, Boże, idzie Aversir, Tabenlor, później idziesz ty, później idzie Ranulf i później idzie Viggo. Czy Ranulf i Viggo robią coś z tym kapeluszem? Nie, ja go po prostu wyrzucam, jest na końcu. Ale ty masz związane ręce, jak go wyrzucasz? Na głowie jest, znaczy, nie? Możesz go strącić, ale mówię, strącasz go przede mnie i przed fanem. No. Tak, tak. Czy wy chcecie go jakoś, wy go po prostu zdepczecie, czy coś? Jakby nigdy nic? Okej. W sumie to samo. Dobra, czyli jakby nigdy nic. Facet totalnie nie zauważył, jedzie prosto do przodu. Widzicie, że Królewska Straż też biega do miasta i z wiadrami, ale uzbrojeni mimo wszystko. Z wiadrami pomóc gasić pożar. Podjeżdżacie pod ścianę, facet siada. Mam nadzieję, że wam mi dobrze za was zapłacą. Jestem Hugo, mam nadzieję, że już więcej się nie spotkamy. A przynajmniej nie z wami żywymi. Od lat tropię takich jak wy. Macie coś do powiedzenia? Cokolwiek? W sumie chyba nie za wiele. Jeżeli powiem, że ja tego nie zrobiłem, to i tak mi nie uwierzysz. Strzela ci pod stopy. O. I trafia idealnie między obie stopy. Nawet ja wiem, kiedy się nie odzywać. Siedź cicho. Dobra, jak chcecie. Odwiązuje od siodła ten sznur, którym byliście przywiązani. Zarzuca sobie na ramię i wprowadza was do lochu. Przechodzicie kilka korytarzy, kilka pomieszczeń, schodzicie coraz głębiej do tej placówki, do tej siedziby. Wchodzicie już w znane wam miejsce, które zaczyna być powoli zakratowane i ociosane w kamieniu. Kiwa głową tylko do strażnika. Wprowadziłem jeńców. Za co są podejrzani? Czy raczej dlaczego tu trafili? Myślę, że z rana się wszystkiego dowiesz. Są oskarżeni o zabójstwo. A i o pożar ten, który tam jest. To jest pożar? No tak, pół miasta się pali. Dobrze, że tu w podziemiach nic nie czuć. To będziesz miał zmartwienie jutro ranem. Szykuj się na ciężką noc. Może tu jeszcze ktoś trafić dzisiaj. Ja oddaję ci ich pod twoją jurysdykcję. Wrócę rano. I dobra, i teraz chciałbym, żeby każdy z was rzucił, ale ukryty to jest dla mnie, K6. Jak takie coś się rzuca? Roll, GM roll, slash GM roll 1D6. GM szybki się razem? GM roll razem, tak? Tak. Tak. Dobrze, GM roll. Tylko nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No, nie wiem, zobaczymy później. Okej. Okay. Odwiązują pierw Aversir. Pani pozwoli ze mną osobno i przywiązują linę do krat. Łowca czarownic siada sobie na krześle, które tu było przystawione.
i zaczyna sobie ostrzyć delikatnie sztylet. Kamienią, oserką kamienną. Aversir, ty jesteś zabierana do osobnego pomieszczenia, kawałek dalej, gdzieś tam z tyłu. Szybki rzut oka, prawo, w lewo. W bloku jest pusto, całkowicie nikogo nie ma. Jakby świeżo co wszyscy postraceni, albo wypuszczeni. Otwiera ci wrota, kraty. Wchodzę. Jazda. Odpina ci kajdanki i trz, kratami. Po czym cię zostawia. Wraca do reszty. Wy dwaj. I pokazuje na Franco i Vigo. Wy tutaj, otwiera kraty, jazda. Wchodzę do środka. Chodź, no, szybciej! Chodź, Vigo, chodź. Jazda. I kiesz kratami. Zaklucza. Weź ty się nie odzywaj. Otwiera pomieszczenie obok. Wasza dwójka tutaj. Tylko szybko, nie mam całego dnia. Wchodzę. Zaklucza za wami. Kraty. Stawka jutro, o ile w ogóle cokolwiek będzie dla nich, o ile nie zostaną straceni. No, tak jak zawsze. Po czym łowca czarownic wychodzi głównym wejściem. Strażnik siada na tyłku i zaczyna dziubać sobie sztyletem pod paznokciami. Czeka nas proces jutro, z tego co wiem. Słyszałem, że podobno sam książę będzie was sądził. Od dawna polujemy na tych zamieszanych w tych 5 morderstw. Ciekawe, że do tego idzie spać. Dobra, Migo idzie spać. Reszta? W sumie też nie mam siły, no to idę spać. Jeszcze raz. Ręce związane czy rozwiązane? Rozwiązali was. I jak to wygląda ta cela? Pomieszczenie 2 na 2, 3 ściany z kamienia, jedna krata wbudowana w kamienną ścianę, brak okien. W narożniku kubeł z wodą, obok drugi pusty. Jakieś siano tylko i wyłącznie. Reszta? Ja szukam jakby... Jest jakiś odłamany kamek ze ściany, czy coś? Nie, to jest raczej gładko ociosana ściana. Bardziej wyżłobiona niż spuzdrowana. Coś, czy mógłbym sobie porysować na tej ścianie, jakiś, nie wiem. Masz jakieś metalowe elementy pancerza, czy coś? Tego wam nie zabrali. Co ja mam? Kaftan tylko. Co nie bardzo. Chyba, że jakieś tam, nie wiem, będziesz brał źdźbło i malował ewentualnie jakoś tak na mokro czy coś. Nie, to nie. To sobie siedzę, okay. Opieram się o taką ścianę siedząc i coś tam, ten, no i zamulam. Aversir? Po prostu siadam w kącie i staram się jakoś odpocząć, bo jestem strasznie ranny. A rano masz jakiś pomysł? Szczerze to nie. I kładę się spać. Czemu my co chwilę w więzieniu kończymy? No i sobie poszło. Nie wiem, taki nasz los. Ja oglądam, widać tam strażnika, jak sobie siedzi, a po coś robi? Z tych zakrat? Kto pozna cię obcina? Ja. To nie samo. Słychać. Pierdala. Ja też się idę odpocząć, bo może być... Okej. Okay. W międzyczasie część z was już zaczęła spać, posnęła. W międzyczasie wchodzi... słyszycie, że loch jest otwierany, strażnik podnosi tyłek z krzesła, rozgląda się, patrzy. Chodzi znowu ponownie ten sam łowca czarownic. Ale prowadząc teraz jednego osiłka w sumie. Widzicie, że facet jest potężny, napakowany, z taką delikatną bródką związaną, przeplataną gdzieś mniej więcej potąd,
i wąsem. Wprowadzają was do... wprowadzają tego draba bezpośrednio do pomieszczenia z Funko i Vigo. Rozwiązują, a ten za co? Wykorzystał pożar w mieście i próbował okraść sklep z tytoniem w międzyczasie. Złapali go na miejscu. Dobrze, że straż była niedaleko. No, myślę, że będę miał pracowitą noc, jak wcześniej wspomniałem. Zaczaskują drzwi, przesuwają klucz. Ten drap wchodzi bezpośrednio do was, rzuca na was okiem, na Funko i Vigo, uśmiecha się do Funko. O kurde, cześć! Za co trafiliście? Za co siedzicie? Słuchajcie, jego islandzki akcent? I siada w narożniku. Czy mówi z akcentem? Tak, mówi z akcentem. Jakim? Się rozpoznać? Kislewski, rozpoznałeś drewno, Kislewski. Co, nie można? Może. Patrzy na Vigo. Język mówił? Co, nie udało się? Co jest panowie? Proszę? Juri zezwala na takie akcje? Nie, ślepy. Ślepy? Co jest ślepy? Nachyla się. Bale face palma. Nachyla się. Jak nie znasz ślepego, to nie znasz nikogo w tym mieście. No, jestem tu od tygodnia. Ciężko kogoś znać. Jeszcze nie z waszej woli. Nie z własnej woli. Strażnik tam ma głęboko w dupie. Stara się gdzieś tam oprzeć o jakąś ścianę i mruży oczy. Co planujesz? Pytałem, za co siedzicie. Za zlecenie, które nie wykonaliśmy. A kto nam coś zlecał? Pewna osoba, która już niezbyt wiele pochodzi. Dlaczego? Co mi się stało? Byliśmy w złym miejscu o złym czasie. O, panowie! Ja jutro stąd wychodzę! Możecie mi powiedzieć, może będę w stanie wam pomóc. Ja się zajmuję takimi nierozwiązywalnymi sytuacjami zawsze i wszędzie. Nasa to się zwiąże na naszych szyjach jutro rano, także... Takie supy potrafisz to nazywać? Jeszcze raz powtórz. Że nasze problemy się zawiążą na naszych szyjach jutro rano. Czy takie coś potrafiłbyś rozwiązać? No mam takie i inne dojścia, może coś się uda wymyślić. Tylko kwestia stawki. Coś ślepy już dzięki mnie zarobił, no. Zaczynam krzyczeć do strażnika, żeby przeniósł mnie do jakiejś celi z kimkolwiek innym, bo... Halo, strażniku, proszę! Muszę do innej celi. Słyszycie wrzask Aversir, taki... Nie to, co mówi, tylko taki głośny, paniczny wrzask. Strażnik zrywa się z siedzenia, podbiega do jej celi i tak z przerażeniem cofa się kilka kroków. Pojebało cię, kobieto! W tym momencie otrząsasz się z tego snu, stoisz i widzisz, że masz zakrwawione własne ręce i paznokcie. Trzymasz je tak przy ciele, wbite w własną czaszkę. Padam na kolana i błagam pomocy, przenieś mnie do innej celi, nie mogę być sama. Co ty, Romnieta jesteś? Psychopatka? Uznajmy, że tak. Po prostu nie mogę być sama w celi. Widzisz, z kim my tu trafiliśmy. Nie wiem, ja tam śpiewam. Znacie wszystkich? Strażnik rzuca ci linę. Chodź tu, wystaw ręce. Jak najszybciej wystawiam te ręce. Zawiązuję ci te ręce.
Jedyna cela to z facetami. Musisz sobie tam poradzić. Jakiś ochroniarz, co? Cały się chwyta, wszystkie ich zaścianki. Chwyta cię za te... Otwiera cele, chwyta cię za tę linę, przeprowadza do pomieszczenia, gdzie jest Ranul z Tabenorem. Może tu będzie dobrze. I daje ci daje ci kopniak w dupę, żeby cię popchnąć do środka. Wystaw ręce. Przeklucza kraty. No wystawiam te ręce. Tylko się cały trzęsę przy tym. Znaczy trzęsę się ja, kobieta. I zabiera linę. Uważajcie na nią, ona jest jakaś jebnięta. Widzicie, że pod jej paznokciami jest jej własna skóra. I ma całą zdartą twarz własnymi rękoma. Takie pionowe krechy. Co ty żeś zrobiła, ja pierdzielę. Ja. Nie, czekaj. Co żeś zrobiła, ja pierdolę. Ja ignorując pytanie, jak się cała trzęsę, po prostu podchodzę pod jakąś ścianę, siadam gdzieś tam w rogu jakimś i kolanami się przykrywam. I tak się tylko... Ja wstaję, patrzę... Patrzę na Tabenlora takim... Podchodzę do niej, klękam przed nią i się pytam, co się dzieje. Ten drap tak wychyla głowę zza tych krat, na ile to możliwe. Znasz ją? Niestety tak. I zraz z nią będą nas sądzić. A to wy wszyscy razem? No. A to żeście ładnie się to więcej tym... Na wasze nieszczęście. Wszystkich nie uratujemy, nie ma mowy. Na wasze nieszczęście Yuri też to jest zamieszany. Jaki Yuri? Nie znam żadnego Yuriego. Radujew? Strażnik podnosi oczy. Drap się krzywo na ciebie patrzy. Wstaje i leci taka potężna, soczysta piącha. Idę spać. Tak, ty zaśniesz momentalnie. Rzuć sobie za odporność. Masz minus 10. Ty będziesz spał do rana, nie? Ja się sumę nie odezwę w najbliższy tydzień. Patrzy na Fanko. Ma coś do dodania? Nie. I siada. Bierze Vigo tak za szmaty, taką jak taką dmuchaną laleczkę, nie? I tak go tylko trąca, żeby się tak wyłożył na ziemi. Zaczyna go układać tak w jakiejś dziwnej pozycji. Tak. Na pewno? Puścił jego ręce, postoi, bo co mi zrobisz? Nic, ale zostawiam w spokoju, już dostał na łódźkę. Rzuć za przekonywanie. Przekonywanie czy zastraszanie bardziej? Dobra, powiedzmy, że chcesz go przekonać. Że chcesz go przekonać, a nie zastraszyć. Zastraszyć. On się tak zaczyna podpierać. To, że to twój kumpel, kurdupu, to jeszcze nic nie oznacza. I kopię jakiś pyłek, żeby wpadł ci w oczy w miarę możliwości. Jakieś syp i słomę. Zostajesz tym tak obrzucony. Wstaję, podchodzę i staram się odciągnąć go gdzieś w jakiś kąt. Podkłada ci nogę, no ale przeskakujesz nad nią. Ignoruję, biorę Vigo za oczy. Ofiara losu. I siada gdzieś tam w kącie. Widzisz, że zamyka oczy. Dobra, a ja ściągam... Tylko mówię jeszcze jedno zdanie. Straciliście jakiekolwiek szanse. Nie liczyłem na nic. Ściągam koszulę, układam ją tak... Kwadrat, taki, żeby czuć, jakaś warstwa była, kładę i staram się Vigo położyć tak, żeby głowę miał na tym. Ja sam się opieram tam o tą ścianę i sobie po prostu tak... No, okay. Zerkam co jakiś czas na Vigo. Okej. Okay. Drugie pomieszczenie? Ja w międzyczasie, jak tam oni sobie gadali, tam było BUM,
to wziąłem te wiadrę z wodą i przemyłem jej te rany. Bez twarzy, tak? No. Zostaw coś na podłogę. Aversil, rzuć 1K100. Jak wypadnie ci poniżej 10, to będzie ci później się wdrażać zakażenie. Mhm. 22. I będzie okej. Okay. Czyli ty się nią zajmujesz własną siostrą. Siostra w dalszym ciągu się trzęsie. Mm-hmm. Praktycznie nie kontaktuje, nie reaguje na pytania żadne. Co wyście z nią zrobili? Jak co myśmy z nią zrobili? Co ty gadasz w ogóle? No to ona jest jakaś niedojebana, na to wychodzi. Że to ty jesteś bez ochroniarza na świecie po prostu. Wszyscy wokół ciebie giną. Cóż mogę poradzić? Podchodzę do Aversiri i tak macham przed twarzą. Nawet nie patrzę na tą rękę. W ogóle nie kontaktuję. Weź może ją zostaw, albo nie wiem. A zresztą tak, twoja siostra. Przemyłem jej tej twarz i te inne rany, to tak siedzę, tylko patrzę, żeby sobie znowu czegoś nie robiła. Głupiego. Czyli... To miłej nocy, a ja idę spać. Dalej. Jednej się po to tobie nie spodziewałem. Jeszcze tylko mówię, słuchaj, w tej celi i tak się nic jej nie stanie, więc co mam robić? Też mam patrzeć na nią jak w obrazek? Zresztą mówiła, że nie chce być sama, ty tu siedzisz, więc... Dobranoc. Dobranoc. Patrzę takim pogardliwym wzrokiem na niego. Nie wiem, nie widzę tego i idę spać. Czyli rozumiem, że ty będziesz się całą noc martwił siostrą. No tak. Siostra? Będzie zamartwiać brata. Tak. Powiedzmy, że przez pierwszą godzinę kompletnie nie reaguje, ale po tej godzinie jakbym zauważyła, że on jest przy mnie i tak zerkam na niego. Tylko nic nie mówiąc, po prostu patrzę na niego. No ja też nic nie robię, tylko no, widzę, zauważyłem, że powoli wraca kontakt. No. Zaczynam patrzeć na dłonie. Ty jeszcze masz swoją własną skórę pod paznokciami. I tak zakrwawione te paznokcie. Powoli zaczynam je wycierać. Kabanowski. Jak już je wytarłem o siebie, to sprawdzam, czy ręce mam tak zręczne, jak były mimo ran odniesionych. Na razie nic się nie stało, mimo że się trzęsą całkowicie. Patrzę na Ranulfa. Taki dialog między siostrą i bratem, nie? Migowy. Dwa spojrzenia to tak, jedno to nie. Kania przerodowe na nie. Tabernor. O, Avenger. Wybacz, ale straciłam chyba jaźń na parę godzin. Co tu się stało? Pół miasta płonie. Nasz pracodawca zginął. Tyle pamiętam. Pamiętam też, że byłem wrzucona do celi i to wszystko. Później był jeden wielki krzyk. Krzyczałaś, że nie chcesz być sama. I cię łaskawie strażnik przerzucił do nas. Gdzie jest ten strażnik? No na zewnątrz, możesz go zawołać. Albo lepiej już nie, bo... Po prostu wstaję, po cichu podchodzę do krat i zerkam, gdzie jest strażnik. Strażnik siedzi na krzesełku i... Dobra, Tabenlor, pokazuję tylko, że cicho był. Podchodzę do Ranulfa i chcę tylko sprawdzić, czy ma jakiś przedmiot przy sobie, który przypomina wytrych.
zręczna cisza. Ewentualnie przeszukujesz to, co ma przy sobie, ale nie bardzo. Plecaki, które mieliście, zostały zarekwirowane. Mhm. Aha. Nie, to nie za wiele to nie zobaczy z ekwipunku. Patrzę na zamek i ma powiedz... tak naprawdę ubranie, nie? I pancerz. Patrzę na zamek i powiedz mi, czy sztyletem otworzyłbym coś takiego? Raczej nie. O, to wam zabrali. Wszystko. A. Cokolwiek ostrego. Aha. Czy ja miałem coś nieostrego przy sobie? Chyba nie. To nie. Ty to tam wiesz z ekwipunkiem, co tak bardzo na mnie, nie? No właśnie widzę, że większość to była w tym plecaku. Dobra. Tabendor, ale tak cicho. Ty masz coś, co przypomina wytrych przy sobie? Co, z czego można zrobić wytrych? Jaki mam głową, że nie. Sprawa ma się tak, że jeśli tu zostaniemy... Niekoniecznie ja, ale prawdopodobnie was nie da się odratować. Ale takie duże oczy, takie czemu? Byliście już wcześniej oskarżeni o kłopoty i teraz jesteście oskarżeni o morderstwo. To jak gdyby nie współgra ze sobą zbyt dobrze. A ja zawsze się wytłumaczę, że zostałam wmieszana w to po drodze. Byle oskarżenie o morderstwo nijak do mnie pasuje, po prostu znalazłam się w złym czasie, w złym miejscu. Pogarsza moją sytuację tylko fakt, że jesteś dla mnie rodzeństwem i ty jesteś zamieszany w morderstwo. To w żaden sposób nie jest na moją korzyść, dlatego jeśli dojdzie do procesu, jeśli będziemy mówić cokolwiek, proszę cię, nie wspominaj, że jesteśmy rodzeństwem, a ja spróbuję cię jakoś stąd wyciągnąć. Ja nie wspomnę, gorzej z innymi. Może nie napomną. Teraz wszyscy sobie robią na totki napomnieć. Jeśli mam stawiać, stawiam na Vigo, nie? Nie wiem, ja śpię, więc nie słyszę, co chodzi. No, ja mówię, dobrze, no to się może teraz chociaż trochę zdrzemniemy. Ja wolałabym nie, jakoś dosiedzę do rana, ale ty jak chcesz, to śpi. To ja idę spać. A ja siadam tak, żeby mieć obu na widoku, że jest po jednej stronie Ranulf, po drugiej Tabendor i ja ich widzę. Dobrze, kto ma poniżej trzech punktów żywotności? Ja. Wszyscy chyba. Poniżej czy powyżej? Poniżej. Też masz poniżej. To było... Ja zainwestowałem w życie, mam 3. Masz 3. To ty odzyskasz tyle punktów żywotności, ile masz wytrzymałości, a reszta po 1. Trzymam, czyli tak, zaraz panie do 1. A ja? Albo na minus. A masz 3? No to o 3. Tyle, ile masz wytrzymałości. Obawiam się, że ścięcia albo sznurek na głowę to mi nawet i full HP nie pomoże. Dobra. Budzi was rano uderzenie czymś metalowym o kraty sąsiedniej celi. Otwieracie powoli oczy, próbujecie nakierować dźwięku i oczu, z której strony to biegnie. I stoi ten mówca czarownic w tym swoim pełnym rysztunku. Uderza sztyletem o kraty. Budzi kraty od celi Funka i Vigo razem z tym drabem. Ty, wyłaź. Wstaje ten wielki drab. Mówiłem, że stąd wyjdę. No niestety, płacili kaucję. Upierdalaj. Po prostu go wypuszcza i zamyka kraty bezpośrednio za nim. Kłania się tak nonszalatko bezczelnie do was tej celi. Życzę powodzenia. I wychodzi. Łowca czarownic, wasz proces będzie idealnie w południe. Możecie złożyć rachunek sumienia. Dowołać jakiegoś księdza? Kapłana? A kto powiedział, że jesteśmy winni? Oj, nie jeden proces już widziałem. Serio się łudzisz? Razy powieszą?
Nie, nie łudzę się, że was powieszą. Nas, wszystkich. Was. Może. Może tak, może nie. To książę, nie prościej tak. było nas nie. zabić już w nocy? Skoro i tak to nie zmienia nic? Różnica między mną a wami jest taka, że ja się jakimś kodeksem kieruję. A nie morduję ludzi na ulicy. Nie jestem oprawcą. Powiedzmy, że my też nie, ale cóż. A to dostrzegnie książę, a nie ja. Czyli szansa jest. Szanse zawsze są. Życzę miłej reszty dnia. Po czym uśmiecha się tak parszywie, jak na tylko jak bardzo tylko można. I wychodzi. Po chwili przychodzi strażnik z szturcha tego śpiącego, zmiana warty. Tak. Po czym zmienia się, przeciąga się i wychodzi, jakby nigdy nic. Drugi siada i zaczyna łupać jakieś ziarenka. Węby mi bolą. To ci boli? Węby mi bolą. Węby ci bolą. Zaczyna rzucać ciebie łupinkami, po sobie podziób. Żebym miał czym. Z pomlaskiej chociaż. Dzięki. Wam powoli leci, jakiś, staracie się szlajać po kątach, oczekując tylko i wyłącznie tego, co sprawiedliwego wyroku. Zaczyna się robić, zaczynacie słyszeć skandowanie z zewnątrz, gdzieś dochodzące z góry, nad tej baszty. Na pewno jest tam dość głośny tłum ludzi, którzy niewyraźnie coś krzyczą. Po jakichś paru minutach słychać ciężki krok, ciężkie kroki w sumie tak naprawdę. Słychać widownie. Ciężkie kroki. I waszym oczom pokazuje się facet w sumie bez pancerza, ale w bardzo dysyngownym i szykownym ubraniu, przyzdobiony w miarę możliwości srebrnymi i złotymi nićmi, ładnie długa peleryna, prawdopodobnie z jakichś stworzeń futerkowych, dobrze odziana. Podobno mam was dzisiaj sądzić. Wyrok już nie został wydany czasem? Na sąd to raczej nie będzie wyglądać. Wyrok nigdy nie był wydany na początku bez wysłuchania. Zająć to miasto. Samych powołanych. Nic, i tak nic nie da. Dlaczego tak uważasz? Czy kiedykolwiek w historii istniała jakaś dobra rozprawa sądowa, która trwała i miała świadków nieprzekupionych? Zresztą musicie dać przykład ludziom. Na pewno ktoś zawiśnie. Jeśli jesteście niewinni, to nikt nie zawiśnie. Jeśli jesteście winni, to wszyscy zawiśniecie. Ja nie widzę problemu. Ja widzę jeden problem. Jaki? Mamy pojęcia, jak możemy udowodnić naszą niewinność. No to, a czy to w takim wypadku nie oznacza, że jesteście winni? Skoro nie potraficie się obronić, ani udowodnić tego, że... Dobra, skończmy z tym. Można to przyspieszyć. Dobra, zacznijmy od tego pana Goduły. Może ma coś nam do powiedzenia. Dajcie mi go. Tam, gdzie zawsze. Przychodzi trzech strażników i widać, że to jest doborowa straż księcia. Widać, że są bardzo dobrze odziani. Posiadają na plecach dwuręczne miecze w ciężkich zbrojach płytowych. Z jakimiś takimi szczególnymi tabardami, prawdopodobnie z herbem. Jak chcesz, możesz sobie rzucić fanko na heraldykę, jeżeli masz. A ostatnim razem to się skończyło bardzo fajnie. Właśnie już dzień, to co, zodiak będzie? Proszę.
Tak. Punkty szczęścia się odmawią. A znak zodiaku? A właśnie, tak, zodiaku. Już tam gwiazdny czy whatever. Akurat siądzie, to przyda. No to się przyda, mówię. Powiesza, ja powiem, używam punktu szczęścia. dobra. I znak gwiezdny. I znak gwiezdny mamy dzisiaj sznur Limmera. Miss. Nope. Czyli nie bardzo ktokolwiek. Ja sobie pojedzenie też. To tak blaska. Ja, sorry. A i właśnie jeszcze raz, jaki znak? Sznur. Kogoś tam. Sznur, ciekawe czemu. Sznur Limmera, czy coś takiego? A jaki to jest jeszcze ten, co on oznacza? Doskonałości. Dobry zwiastun. Okej. Wyciągają Bigo z krat, zakluczają za nim, biorą ci pod pachy, jeden z tych strażników... Sam pójdę. To próbuję, żeby mnie puścili. Ciągną się dalej, zaprowadzają do pomieszczenia, otwierają ci drzwi. Stawiałem do środka, stawiałem ci krzesełko, taki mały pokoik z małym stolikiem. Stawiają ci na środku, stają obok księcia, wyciągają oba ostrza, stają przed nim. Jestem książę elektor Walmir von Rankow. Co masz mi do powiedzenia w sprawie wczorajszych wydarzeń, a raczej w sprawie wydarzeń w ciągu 5 ostatnich dni? Niewiele mam do powiedzenia. Jedynie co mogę powiedzieć, jak tu trafiłem. Słucham w takim wypadku. Jeszcze tydzień temu pływałem na okręcie. Gardali piraci i sprzedali do tego szachcica, który leży martwy. Jak się nazywał ten szlachcic? Nazywał się... O Jezu. August. A więc trafiłeś do a więc von Celen cię kupił. No. Jaką umowę miałeś z von Celenem? Byłem niewolnikiem, to już nie była żadna umowa. Do czego ty... Co ci kazał? Chronić go. I też się zawiodłem. Co się działo w domostwie? Próbowaliśmy go obronić. Ktoś wpadł, ktoś go zamordował. Nie wiem, jakiś morderca lokalny. Ten, co poprzedni kapitan straży próbował złapać. Prawdopodobnie. Semko? Tak, Semko. Wiem, co się z nim stało. Dlaczego wcześniej tu wylądowaliście? O co byliście oskarżeni? Z tego, co wiem? Może nie zdążyliśmy zgłosić, że znaleźliśmy pustą karawanę na drodze. Inaczej, może nie pustą, ale ich właściciel nie był już na tym świecie. Właśnie do tego zmierzałem. Podobno byliście już raz oskarżeni o morderstwo i to jest drugi raz. Jakiś niesamowity splot wydarzeń was łączy z morderstwami. O, też to widzę. A ty mówisz, że mieliście się tylko i wyłącznie bronić von Celena. A to może von Celen mordował? O, to już więcej mordować nie będzie, skoro leży martwy. Co mam z tobą zrobić? Nie wiem, ty jesteś elektem, nie ja. Ty stanowisz prawo. Dlaczego w siedzibie hrabi jest tyle ciał? Jak już mówiłem, zostaliśmy napadnięci. Ledwie przeżyliśmy. Poza ciałem hrabi są tam jeszcze dwaj potężnie zbudowani ludzie. To była dodatkowa. Coś się przerwało. To było
To była dodatkowa ochrona, którą zatrudnił hrabia. To czemu się tak hrabia dał? Podercy! Jednak go i tak dopadł. Jakieś podejrzenie? Tego seryjnego modercy. Jakieś podejrzenia? Nie za bardzo, ale... No, ten pożar był mu na rękę. Zamieszanie, brak straży. Łatwo mógł się wydostać przez to. Skąd się wziął pożar? Nie wiem, my w domu byliśmy. W siedzibie hrabi? Tak. A widzisz, a ja mam zeznania pewnej osoby, która was widziała przed apteką. W momencie, w którym ten problem, pożar się zapruszył. Kto to taki? Haha, nie, czy ja muszę to mówić? No. Zeznania też potwierdziła jedna ze służek, że opuściliście siedzibę tuż przed tym, jak wybuchł pożar w aptece. Dobra, racja. Opuściliśmy na siedzibę, ale na zlecenie hrabiego. A więc chcesz służba mowa też. A więc chcesz powiedzieć, że przed chwilą mnie okłamałeś? A poniekąd. Dlaczego? Co ukrywasz? To, że hrabia nas wysłał do tej apteki. Byliśmy tam. Część z nas weszła do apteki. Kto? To tego się dowiesz od reszty. Ale pytam ciebie. Nie będę zasimion. Nie patrz na swoich towarzyszy, możesz uratować własną dupę i własne życie. Z tego nie uratuję. Nie ma szans. Tor, masz świadków. Ja nie mam nikogo, żeby zeznawał na moją rzecz. Czy któryś z twoich towarzyszy byli razem w aptece? Jak już mówiłem, dowiesz się od nich. Odprowadzić. Chwytają, podchodzą do ciebie, chwytają, podnosząc krzesła. Nie czujesz posadzki. Wracają, otwierają kraty, rzucają nim jak ścierką na podłogę. Teraz ty. Wskazują na niziołka. Jazda. Ubieram tą koszulę, co sobie zdjąłem i ułożyłem. W porządku? No i wychodzę. Jak się troszeczkę i mają, czy mają cię podnieść z ziemi i tak pół metra nad ziemią nieść, jednak puszczają cię przodem tak bez niczego. Bez numeru tylko. No idę. Kraty. Ta sama sytuacja, ten sam pokoik. Siadasz, dają ci taboret, siadasz koło księcia, oni się ustawiają. Witaj! Dalekoś zawędrował. Jestem książę Walmir von Rankow. Dalekoś zawędrował. Skąd pochodzisz? Z krainy zgromadzenia. Co robisz tuż przy morzu? Myślałem, że niziołki nie lubią podróżować przez otwarte wody. Miałem pewną sprawę, którą chciałem rozwiązać, ale no niestety nie udało się. Co wiesz o wydarzeniach poprzedniej nocy? No wiem, na pewno wiem, że to nie my. Wiesz co? Powiedz mi lepiej, co wiesz i w co mogę uwierzyć. Znaczy, mam informację, w której wierzę ja. A czy inni w to uwierzą, to nawet moi przyjaciele w to nie wierzą. Co się stało? Powiedzmy, że hrabia nie był tym, za kogo się podawał. A kim był hrabia? Wampirem? Nekromantą? Demonem? Można powiedzieć, że zdobył swoje... swój zaszczyt nie do końca w słuszny sposób, honorowy i tak dalej. Wiesz, że sobie nie pomagasz? Rzucając takie oszczerstwa w stronę wysoko postawionego. Wiem, ale jak mówiłem, mam o nim ciekawe informacje. Słucham w takim parku. Przede wszystkim... osoba, która... Samo jaka mina!
Ja przeglądam jakieś te pierdoły, więc nie słucham nawet. Jest bezpośrednio związana z morderstwem hrabi. Był aptekarz i jego uczeń. Jakże ten sędziwa... Przecież on był ucznia. Jakże ta sędziwa osoba mogła ktokolwiek komukolwiek zrobić? On miał 65 lat. Albo nawet więcej. Trzymał jak na swoje lata. I potrafił bardzo dobrze oszukiwać makijażem i przebraniami. Kim był w takim wypadku hrabia? Słyszałem historię, która była około 20 lat temu, gdzie jeszcze młody hrabia z młodym Semko, swoim bratem Augustem, jeszcze i jakimś jedną osobą, już nie pamiętam dokładnie którą, byli zamieszani w gwałt i morderstwo w dzielnicy portowej, gdzieś w tych rejonach. No i powiedzmy... Kontynuuj. Jeszcze raz. Kontynuuj. I że świadkiem tego gwałtu i morderstwa było dziecko, które matka schowała w skrzyni. Bo wiedziała, że szykuje się niebezpieczeństwo. No i to dziecko sobie powiedziało, że dorośnie i zemści się. I w ten oto sposób zginął August, zginął Semko i przyszła kolejna hrabiego. Ja się dowiedziałem prawdy. Wiem, jak zginął hrabia i wiem, że to na pewno nie jesteśmy my. Moi przyjaciele chcieli go chronić, ale nie udało im się. Masz na to jakiś dowód? No. Jedynym dowodem, znaczy dowodów nie mam żadnych, mam tylko tą historię. A wiem, że hrabia Semko i tak dalej bardzo... Semko nigdy nie był hrabią. Znaczy, wiem, że nie był hrabią. Ale wiem, że bardzo dużo płacili, żeby mieć zeznanie. To Semko? Korzyść. Co afera? No. Zygfryd, August. Rzuć sobie na spostrzegawczość plus 10. Ten książę się nachyla do tego jednego z twoich strażników i coś szepcze. 8. Słyszysz wyraźnie, jak mówi: sprawdź to, może coś się gdzieś znajdzie, jakieś powiązania między tymi ludźmi. Może rzeczywiście mówi prawdę. No. Ja wiem, że Zygfryd też mi opowiadał tą całą historię, tylko on opowiadał, jak oni we czwórkę wtargnęli do mieszkania, gdzie podobno jakiś facet chciał zabić swoją żonę, udało mu się to, a oni po prostu chcąc bronić też własne życie, bo się na nich rzucił, zabili też jego. I wiem, że też kupili sobie zeznania na swoją korzyść, dlatego zostali uniewinnieni. Czyli odbył się jakiś proces? Tak, odbył się proces. I widzisz, że ten jeden ze strażników odchodzi. Co wiesz na temat pożaru? I dlaczego twoi wszyscy towarzysze są w to wszystko wymieszani? I dlaczego do jasnej cholery w każdym miejscu, gdzie było morderstwo, byście tam byli? Poczynając od pierwszego. Bo hrabia chciał, żebyśmy rozwiązali tą zagadkę, dlatego musieliśmy węszyć. Między innymi byliśmy w każdym miejscu, gdzie było jakieś ciało. Z pierwszym ciałem to trafiliśmy to dosłownie przypadkiem, bo szliśmy do Salkaltem. Natrafiliśmy akurat na karetę z dwoma ciałami. Ale pomyśleliśmy, że jak od razu powiemy, że coś takiego było, to i tak nas wsadzicie, więc no nie powiedzieliśmy, a potem wy się dowiedzieliście i pierwsi zostaliśmy oskarżeni my. Co wiesz na temat pożaru wczorajszej nocy? Na temat pożaru to wiem jedynie tyle, że ja rozmawiałem z aptekarzem w jego aptece na piętrze na górze.
Był ze mną. Czyli byłeś w aptece. Tak, byłem w aptece, bo sytuacja wyglądała tak, że ja i jeden z elfów Tabenlor weszliśmy tam do środka. Elf dostał jakąś pociskiem usypiającym, nie wiem do końca co to było, ale po prostu padł otępiały na ziemię. Wycelowali kuszą we mnie. Powiedzieli, że jak będę kombinował, to też oberwę. I miałem tylko wybór. Albo ich wysłucham i jakby pójdę na ich stronę, albo on zginie. Kim był ten drugi człowiek? Bo rozumiem, pierwszym był aptekarz. Pierwszym był niedorzeczny, no ale okej. Okay. Znaczy, on mu pomagał. To był jakiś młody chłopak. Chociaż nie wiem, czy da się go rozpoznać, bo prawdopodobnie obydwoje mieli bardzo biegłe sztuki w charakteryzacji, więc nie wiem, czy w ogóle da się do nich dostać. Wiem, że aptekarz na pewno chciał tylko zdobyć te 5 ofiar. Są 4 ofiary, które zdobył i opuścił miasto, już do niego nie wróci na pewno. A poza, że wiem tylko tyle, że jak się zakończyła rozmowa z aptekarzem, aptekarz i uczeń wyskoczyli przez okno. Jak chciałem wrócić, mój przyjaciel elf odzyskał świadomość, bo się okazało, że to nie była trucizna, tylko coś usypiającego albo paraliżującego. Chcąc zejść na dół po schodach, patrzymy, że już budynek płonie, więc po prostu uciekaliśmy też oknem. Więc nie wiem, jak się zajął poza. Czyli ty razem z tym Tabenlorem, uciekliście oknem. No tak, jakby nie mieliśmy wyboru. Jak on był nieprzytomny? Znaczy nie, on... Rozmowa trwała na tyle długo, że jak już powiedzmy usłyszałem historię aptekarza, aptekarz mi wyjawił, że to nie jest trucizna i zaraz do siebie dojdzie i ocknie się. Oni uciekli, on się ocknął, chcemy wracać, patrzymy, że pali się, to uciekamy. A więc okej. I wiem, że tą historię znam tylko ja, bo moi przyjaciele nie chcieli tego słuchać, ale oni też są niewinni. Czyli chcesz powiedzieć, że paręnaście lat temu w tym mieście został wydany nieodpowiedni wyrok i te wszystkie zbrodnie to była jedna wielka zemsta. Wykonywana przez 65-latka. Tak. Może stary, ale na naprawdę bardzo w dobrej kondycji. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie. Ale tyle wiem, no ja jestem, ja nie kłamię, bo wiem, że jak będę kłamał, to zawisnę, więc mogę tylko powiedzieć prawdę i mieć nadzieję, że to zadziała. I oczywiście żaden z twoich towarzyszy nie jest w nic zmieszany. No nie, mieliśmy dosłownie to samo zadanie, które zresztą hrabia nam zlecił śledztwo nad tymi wszystkimi zabójstwami, więc... To generalnie byliśmy jego własnością, więc nie mieliśmy wyboru, żeby polemizować z tym. Co wiesz o Juriju Radujewie? Znaczy, no, tego to imię słyszę pierwszy raz. A to ciekawe, bo podobno kontaktowałeś się z jego ludźmi. Znaczy to nie kontakt... W tej sprawie kontaktowałem się ze ślepym. Kim jest ślepy? To jest człowiek, który ma taką bandę w dzielnicy portowej. Pochodzą z Kislewu. No i zajmują się, z tego co wiem, to się zajmują pożyczaniem pieniędzy, a potem odbieraniem sobie tych pieniędzy. Co znaczy odbieraniem pieniędzy? Ściągają haracze. No jakby odbierają pożyczkę, którą najpierw pożyczają pieniądze, a potem je sobie odbierają, no w terminie.
Spotkałeś się ze ślepym, czy tam z Jurijem? Znaczy, ze ślepym się kontaktowałem, bo byłem pośrednikiem pomiędzy nim a hrabią, bo hrabia u niego wynajmował ochronę. Czemu hrabia kontaktował się przez ciebie ze ślepym, a nie wynajął straży miejskiej? Dlaczego nikt nie powiadomił straży miejskiej? Nie wiem, najwidoczniej hrabia miał jakieś informacje, którymi nie chciał się z nami podzielić. Przyprowadzić następnego. I mnie wynoszą, tak po prostu. Wstają, pójdziesz sam? Nie. Tym razem cię chwytają. Dobra. Odprowadzają cię do celi. Teraz ty. I pokazują na Tabendora. No to ja wstaję. Podchodzę do... Ciężko tylko wzdycham, jak wychodzi. Patrzę na Aversir, to ci nie martw się. Pchają cię ręką, widzą, że jesteś bezbronny, więc pchają cię ręką odpowiedni korytarz. Prowadzą cię do tego samego pokoiku. Jest tam dobrze ubrana osoba. Siadaj. Jesteś Tabendor, tak? Tak, jestem Tabendor. Co wiesz o wydarzeniach poprzedniej nocy? Chodzi o hrabię, tak? O wszystko. Jeżeli chodzi o hrabię, jak zginął, kto go zabił, to nie wiem, bo ja byłem w pomieszczeniu obok. Chronił schody, czy ktoś nie wchodzi. A jak już wszedłem do pomieszczenia, to już niestety nie żył. Kto był w tym pomieszczeniu? Tam, gdzie był hrabia? Tak. No na pewno był Ranów. Na pewno jest Ranów? Taki ochroniarz. Znaczy jeden z swoich kompanów. Kompanów to jest duże słowo, bardziej, że pracowaliśmy wszyscy dla hrabiego, bo nas wynają. A więc dwoje swoich kompanów było w tamtym pomieszczeniu. I książę, nikt więcej. No jeszcze byli jacyś wynajęci opryszkowie do ochrony. Kto wynajął tych opryszków? Oni widzieli śmierć, bo zginęli, więc ciężko mi powiedzieć. Kto ich zabił? Nie wiem. Nie byłem w tamtym pomieszczeniu, tak jak mówiłem. Ja byłem w pomieszczeniu obok. I nie słyszałeś nic, że dochodzi tam do jakiejś walki? Słyszałem, tylko... Wierzyłem w swoich pomocników, że dadzą radę, bo ktoś musiał patrzeć, czy ktoś od tyłu nie będzie atakował, tak? Co byś na temat pożaru? No co mogę wiedzieć na temat pożaru? Mogę powiedzieć najwyżej tyle, że razem z Vigo i Niziołkiem poszliśmy do apteki. Vigo jakoś panicznie się bał, żeby wejść do środka. Więc no, w sumie się okazało, że miał trochę rac. Z Ranulfem poszedłem pierwszy do góry. Otworzyłem drzwi. I nagle no i automatycznie padłem na ziemię. Nie wiem, co się tam działo. Urwałem chyba szczałą czy czymś. Później jak już się ocknąłem, to się okazało, że jak chciałem z Niziołkiem odejść stamtąd, z tej apteki, to że już schody są w ogóle ogniem zajęte, więc nie wiem, czy te osoby, co... Osoba, która mi coś zrobiła, czy to oni podłożyli ogień, czy jak, nie wiem. Wiem tyle, że z Ranulfem uciekliśmy przez okno, to też za dobrze nie skończyło, bo się skończyło upadkiem. Przynajmniej nie śmiercią. No i później wróciliśmy do hrabi i Niziołek gdzieś poszedł, a ja poszedłem do góry, tylko że byłem w przedpokoju, żeby pilnować od strony schodów. A więc jak byliście wewnątrz, to pożar już zaczął szaleć. To apteka płonęła. Tak. Jeśli dobrze zrozumiałem. I uciekaliśmy ogniem, oknem.
Pamiętasz, kto był w tym pomieszczeniu jeszcze? Nie wiem, co się ze mną działo. Ja po otwarciu drzwi po prostu ległem. Co robił ten twój Vigo, kolega, w międzyczasie? Nie wiem, co robił, że tak powiem. Dlaczego zostaliście przez kapitana Senka skazani na wychłostanie? Nie słyszycie. To chyba było związane, że... Co ty, nie pamiętasz, za co zostałeś wychłostany? No tyle się działo, że to było przez to, że sygnet ktoś miał, tak? Któryś, bo pan nie Jaki pamięta, sygnet? Nie pamiętam. No, z jednych z tych zwłok, które jak przyjęliśmy. Jakich zwłok? Znaleźliśmy. Kto z was miał ten sygnet? Kto z was ten sygnet miał? Nie wiem, kto, bo... ja już po prostu faktem, że dostanę skostany za to, a kto miał, to no nie ja miałem ten sygnet. To już bardziej pytanie do kapitana. Ewentualnie powinno być chyba w aktach zapisane, tak? Czy hrabia von Celen was wynajął i na jakiej zasadzie? Wynajął nas na takiej zasadzie, że jeżeli znajdziemy mordercę, to będziemy potem wolni, będziemy mogli odejść. Jak wolni? To znaczy, że byliście w jakiś sposób zniewoleni? Byliście niewolnikami? Nie do końca niewolnikami. Po prostu w tym znaczeniu, że nie będziemy musieli mu służyć. Nie, może nie tyle, co służyć. To w nagrodę nam po prostu dobrze zapłaci też, tak? W tym znaczeniu wolni, że się już nie będziemy się o nic martwić. Dlaczego nie się poinformował Straży Miejskiej? Bo hrabia sobie tak zażyczy. Dlaczego? To już jest pytanie, no już teraz się nie zapytam, ale to pytanie do hrabii. Pracodawca płaci, pracodawca wymaga. Dobra, zabrać go. Dać ostatniego. Kolejnego. Przyprowadzają wam Tabenlora. Ostatni facet. Kobieta na koniec. To wstaję i wychodzę. Czujesz, że wbijają ci sztylet w plecy? W razie jakbyś coś kombinował. Wprowadzają się do tego małego pomieszczenia. Wiesz już, jak się nazywam? Czy jeszcze plotka się nie rozniosła? Może pan się przedstawić. Jestem książę rektor Walmir Wolrankow. A ty, młodzieńcze? Jestem Ranulf Eichelman. Co wiesz o wydarzeniach dnia poprzedniego w nocy? Co się tam działo? No cóż, no, zostało dokonane morderstwo, to na pewno. Ja bym wręcz powiedział, że nie, no. Trochę właśnie więcej. Ogólnie mogę tylko powiedzieć, że ja nie zabiłem hrabi i próbowałem go chronić, bo byłem na jego usługach. Tutaj z wesołą kompanią. Powiedzmy, był to dług, który musiałem spłacić. Dlaczego dług? Otóż wcześniej podróżowaliśmy statkiem i no cóż, napadli nas piraci i zniewolili. I pan hrabia w swojej okazałości postanowił nas wykupić. Zwrócił nam częściową wolność, ale żeby odzyskać całkowitą wolność, musieliśmy rozwiązać tą sprawę. Dlaczego hrabi zależało na rozwiązaniu tej sprawy? Dlaczego akurat mu? Bał się o swoje życie. Dlaczego?
Prawdopodobnie miał coś za uszami. Też nam nie chciał powiedzieć w sumie dlaczego i zastanawialiśmy się, ale no cóż, nie mieliśmy też wyboru. Później, jak się okazało, jak po drodze z powiedzmy przyjezdnej knajpy tam do tutaj miasta, zobaczyliśmy tą karocę, o której no Straż już też później się dowiedziała. Jak się okazało, to był kuzyn hrabi. Więc hrabia tym bardziej jeszcze się przestraszył tego. Dlaczego zostaliście skazani przez sierżanta Senkę na wychłoszczenie? Prawdopodobnie, znaczy to było właśnie z powodu tej karocy, którą pominęliśmy i z początku zarzucono nam morderstwo, ale powiedzmy sprawa się trochę wyjaśniła, ale musieliśmy jeszcze dostać chłostę. Bo powiedzmy nie chcieli nas wypuścić po prostu tak bez tego. I też to miała być nauczka dla nas, żeby no, zgłaszać też takie sprawy od razu. I jak widzę, nie trafiło to do was w żadnym wypadku. Powiedzmy. Znaczy, współpracowaliśmy ze strażą nad tą sprawą, zwłaszcza z Senką. No Senko już tego w żaden sposób nie potwierdzi. A aktualny kapitan ma wręcz odwrotne zdanie na ten temat. To niedobrze. Jakby hrabia nie chciał chyba nagłaśniać tej sprawy. Podobno Senko został przekupiony, żeby was wypuścić. Wiesz coś na ten temat? O tym nie słyszałem. Co wiesz na temat pożaru? Na temat pożaru wiem w zasadzie nic. Po prostu powiedzmy podczas tej nocy, kiedy postanowiłem z ekipą tutaj chronić hrabię, nagle ktoś zaczął krzyczeć na dworze, że na zewnątrz jest pożar i to w sumie tyle. Nie wiem skąd się wziął i tak dalej. Co się działo w domostwie hrabiego? Tu akurat mogę trochę poopowiadać. Albowiem walczyłem z skrytobójcą, który zabił hrabię. Niestety nie dałem rady, bo niech mnie diabli naprawdę umie się bić i walczyć. Jedyne co udało mi się zrobić, to odkroić mu dosyć duży kawał skóry. Pokazuję tutaj na głowie. Od głowy taki płat skóry mu odciąłem. Skrytobójcy? Tak. No cóż, niestety poległem z nim w walce i no, wyglądam teraz jak wyglądam. To jest właśnie efekt tej walki. Dlaczego wy przeżyliście, a hrabia nie? W sumie nie mam pojęcia. Skrytobójca stwierdził prawdopodobnie, że chce tylko zabić hrabię. Ale z drugiej strony zabił też dwóch ochroniarzy, których hrabia wcześniej wynajął. I mnie też chciał zabić i w sumie nie wiem, jakim cudem przeżyłem. Gdzie byli twoi towarzysze, kiedy następowało morderstwo hrabi? Z tego co pamiętam, z dwóch z towarzyszy gdzieś zniknęło na zewnątrz i praktycznie ich nie było. Kto? Mam tutaj na myśli Tabendlora i Fanko. Vigo próbował ze mną wraz jeszcze z elfką walczyć z tym draniem, ale powiedzmy padli szybko i ja jako ostatnia deska ratunku także dowiodłem. Pamiętam, że przybył też jakiś strażnik miejski później, ale też gdzieś zniknął nagle i po prostu wyszedł bez słowa. Też mi się wydało dziwne. Strażnik miejski powiadasz? Tak. Byłbyś w stanie go rozpoznać? Prawdopodobnie. Jaka więź łączyła was i hrabiego? On wam płacił? Tylko i wyłącznie ten dług wdzięczności. Przynajmniej mnie. Przynajmniej mnie. A reszta towarzyszy? Z tego co pamiętam, Fanko i Vigo też prawdopodobnie byli tak jak ja, czyli powiedzmy był to dług wdzięczności, ale jeżeli chodzi o elfów,
To jeszcze była matka. Matka? Matka tych, tych dwojga elków. Elfów. Tu to rodzeństwo jest. Mhm. Co się z tą matką stało? Pamiętam, że hrabia przytrzymał właśnie matkę elfów i obiecał, że ją wypuści, jeżeli rozwiążą zadanie. Więc powiedzmy, elfom najbardziej zależało na tej robocie, żeby ją wykonać. No co prawda mi też, bo także chciałem być, powiedzmy, wolny już. Jaki stosunek się łączył z tą matką i elfami? Aby łączy? W sumie łączyło mnie tylko jedno zlecenie na początku, które dostałem jeszcze jak byliśmy na statku. Robota w sumie nie wyróżniała się niczym, po prostu przyszła do mnie kiedyś matka i powiedziała, że potrzebuje ochroniarza, żeby dostać się przez morze. Nie powiedziała wprost, czy jest jakieś zagrożenie i stwierdziła, że w sumie nic nie ma, ale tak na wszelki wypadek chcę po prostu mieć ochroniarza przy boku. No cóż, stwierdziłem, że to pewnie będzie łatwy pieniądz, więc się zgodziłem na taką robótkę. No a potem to właśnie eskalowało do tego, że napadli nas piraci. I cóż, no... Coś więcej jestem na temat piratów? Jesteś w stanie im powiedzieć? Z tego co pamiętam, hersztem tych, jakby kapitanem o tych piratów był niejaki Fimon Les. Fimon Les? I to on nazwał się. Co w takim wypadku? Szczerze nie mam pojęcia. Większość spędziłem pod pokładem, a potem pozawiązywali nam oczy i cóż. Dobra, damy ci ostatnią. Pytają się, pod bary, prowadzą do reszty, wrzucają do sali. Elfka. Wstaję, otrzepuję się i wychodzę. Okej. Okay. Proszę, siadaj. Wiesz jak mi na imię? Niestety nie. Jestem książę elektor Walmir von Ranko. Powiedz mi, co masz mi do powiedzenia na temat wczorajszych wydarzeń, waszych oskarżeń, czy raczej tego, o co jesteście oskarżeni? Woli książę krótszą wersję, czy pełną opowieść? Szczegółową. Czyli pełną opowieść. Wszystko zaczęło się od podróży z Ultuanu na Stary Kontynent, gdzie płynęliśmy statkiem. Ja oraz Tabenlor. Był też tam Ranulf. Nie jestem pewna co do Viggo oraz tego drugiego. Nie pamiętam jego imienia, chyba Fanko. Czy Funko. W każdym bądź razie zostaliśmy napadnięci przez piratów. Po obronie statku nieudanej trafiliśmy w niewolę. Niewola ta... Znajdowała się na jakiejś wyspie, w jakiejś jaskini. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć gdzie, ale wydostałam się stamtąd sama, otwierając zamek z celi i przemykając przez korytarze. Chciałam uciec z tej wyspy, popłynąć po jakąś pomoc, sprowadzić ją, by uwolnić resztę. Niestety nie potrafiłam dobrze pływać jakąkolwiek łodzią, czy też szalupą, nazwijmy to. A że wiało, był lekki sztorm, rozbiłam się o skały, straciłam przytomność. I kolejna rzecz, jaką pamiętam, to dom aptekarza. W tym domu aptekarza znajdował się także mój brat, który z opowieści, którą mi przedstawił, wynika, że zostali wykupieni i pracowali dla jakiegoś hrabiego. Dowiedziałam się też wtedy, że nasza matka została także wykupiona i jest trzymana przez tego hrabiego, ale nie znaliśmy miejsca, w którym przebywała. Postanowiłam więc pomóc hrabiemu w zamian za informacje odnośnie naszej mamy, albo raczej jej wolność. Ale nie było to łatwe, bo nie chciał mojej pomocy. Musiałam się postarać, by do tego jakoś doszło. Generalnie prosił o to, by go chronić, ponieważ był pewien, że seria morderstw dokonywana w mieście bądź na jego obrzeżach dotyczy także niego i bał się o swoje życie. Prosił praktycznie tylko o ochronę, ewentualnie o
o rozwiązanie sprawy, wskazanie tego mordercy, który to wszystko robi. Podczas śledztwa w pewnym momencie zauważyłam, że aptekarz jak na swój sędziwy wiek jest całkiem zwinnym człowiekiem, więc moje podejrzenia automatycznie poszły w jego kierunku. Ponieważ jedyne, co nas łączyło w jakikolwiek sposób z tym aptekarzem, to mogły być pisma pozostawiane przy ofiarach morderstw, postanowiłam na swój sposób porównać czcionkę, nazwijmy to, styl pisma, zarówno na tych notatkach pozostawionych przez mordercę, jak i na księdze prowadzonej przez aptekarza. Ponieważ nie przeszłoby to legalnie, w jasny dzień próbowałam to zrobić w nocy poprzez, no przyznaję się, włam, który okazał się nieudolny. Niestety zostałam pojmana. Dogadałem się z kapitanem Seng, aby kara nie była publiczna, jak to miało zwyczaj w tym mieście, ponieważ mogłoby to zaszkodzić śledztwu i faktycznie ukarana zostałam prywatnie, jak gdyby, poza... Nie było to rozgłaśniane, tak to nazwijmy. Zauważyłam jednak, że pisma nie pasowały. Zdążyłam zerknąć na tę księgę. W dalszej historii to już jest jeden wielki chaos, ponieważ wszystko stało się praktycznie nagle. Mój upór praktycznie cały czas padał na tego aptekarza, ponieważ ta zwinność nie dawała mi spokoju. No i w pewnym momencie po prostu udało mi się, nie pamiętam dokładnie, czy to ja ich przekonałem, w sensie całą resztę o tych ochroniarzy, czy kto inny, ale padł faktycznie konkretny powód, by nie ufać aptekarzowi i wszyscy zaczęliśmy przygotowywać obronę hrabiego w jego własnym mieszkaniu. Ktoś wpadł na pomysł, by wynająć paru dodatkowych ludzi z jakiejś tawerny. Nie jestem w stanie dokładnie wskazać od kogo i z jakiej tawerny, ale faktycznie przybyło dwóch osiłków na pomoc, którzy pomagali nam bronić tego hrabiego. Nastała noc. Hrabia poszedł spać. W pewnym momencie dwie osoby, zdaje się Funko i Vigo, wyszły na moment z domu hrabiego, ponieważ otrzymaliśmy informację, że w domu aptekarza może być morderca bądź osoba powiązana z mordercą i chce się z nami w jakiś sposób porozumieć, wyjaśnić co nieco. Ponieważ czuliśmy w tym fortel, wysłaliśmy faktycznie tylko dwie osoby, nie wszystkich, nie przeszliśmy tam wraz z hrabią. Te dwie osoby wróciły po jakimś czasie. Niestety jedna przekrzykiwała drugą. Jeden nazywał drugiego zdrajcą, drugi twierdził, że to nie tak, że musimy go wysłuchać. Ponieważ nie szło zrozumieć ani jednego, ani drugiego, wraz z Ranulfem, który był akurat wtedy w pomieszczeniu ze mną, stwierdziliśmy, że po prostu wracamy do planu, który... Już raz, kogo wysłano? Funko i Vigo. Generalnie wróciliśmy do obrony hrabiego, pilnowaliśmy wszystkich przejść i faktycznie parę godzin później doszło do ataku. Ktoś wpadł praktycznie przez okno do sypialni hrabiego, próbował go zamordować. Osłoniłam śpiącego hrabiego ciałem, krzyknęłam, że jest morderca, niestety dostałam strzałą, zdaje się. Padłam i więcej nie pamiętam. Kto jeszcze był z tobą w tym pomieszczeniu? W sypialni hrabiego był ze mną Ranulf. I to wszystko. Osiłkowie oraz reszta czekała w różnych innych pomieszczeniach bądź dookoła budynku. Zapomniałam tylko dodać, że przed atakiem zapukała do nas straż i poinformowała, że doszło do pożaru, że pożar idzie w naszym kierunku i że powinniśmy się ewakuować. Jednak stwierdziliśmy, że ewakuacja hrabiego i wystawienie go na zewnątrz w nocy byłoby nieodpowiedzialne, skoro grozi mu śmierć, więc trzymaliśmy go tak długo w domu, jak tylko to było możliwe, dopóki pożar faktycznie nam nie zagrażał. Dobra. On wyciąga na stół kopertę. Czy wiesz, co to jest? Zaadresowane do Senko.
Nie mam pojęcia. A to ciekawe, bo pada tu twoje imię. Otwiera ordynarnie i mówi: na polecenie Aversir, elfki o nieznanym pochodzeniu, wysłano do Senko przez niejakiego hrabię von Celena. Coś więcej jesteś w stanie powiedzieć o tym mieście? Dopóki nie poznam treści. W takim wypadku nie wiesz nic. Dobrze. Chcesz coś jeszcze dodać? Prosiłabym tylko, że nie wierzę w to, że jakoś z tego wyjdziemy, ale mam nadzieję, że moja mama, która jest gdzieś w tym mieście, zostanie odnaleziona i uwolniona. To wszystko. Trzeba wstaję prowadzić. Wyprowadzają cię na spokojnie. Wyrzucają tak jak poprzednika do tej samej serii. Za tobą idzie książę. Odwraca się w waszą stronę. Wyrok zostanie wydany i odprawiony o zmierzchu. Cieszcie się życiem, póki jeszcze możecie. Po czym wychodzi razem ze swoją strażą. To zmierzchu ile godzin? 5? A to krótka drzemka. Vigo idzie spać. Ja przecieram oczy, bo pokażę. Czyli no wszyscy rozumie, odsypiają noc. Znaczy nie, ja spałem w nocy, więc nie będę pewnie siedział i patrzył sobie w eter. Nie wszyscy, ja troszeczkę boję się zasnąć. Więc staram się nie zasnąć, o, tak to nazwijmy. Jak poszło przesłuchanie kompania? Bardzo przyjemny książę. Prawda, dawał nawet złudzenie, jakbyśmy mieli z tego wyjść. No, dobre słowo, złudzenie. Ja bym to raczej nazwała po prostu normalnym podejściem sędziego, który nie obiera żadnej ze stron. Jeżeli nie obiera żadnej ze stron, to i tak będziemy my. Jest szansa, że nie będziemy wisieć, chociaż no, dosyć mała obstawiam. Dowody wskazują, bo jednak tam, no właśnie. Mamy tylko opowieść, nie mamy dowodów. No cóż, miejmy nadzieję, że każdy z nas mówił prawdę i nikt nie kręcił jakichś dziwnych akcji. Jest szansa, że jeśli nasze opowieści faktycznie były takie same, to uwierzą nam, że tak było. Z drugiej strony mogliśmy się zmówić, więc... Siedzimy teraz wszyscy w jednej celi? Nie. Nie, dwóch obok siebie. Ale wy słyszycie przecież, co mówimy. Tak. Tak. Tak jak mówiłem wcześniej, Franko siedzi z Vigo i Ranut z Tabandorem i z Aversir. Nie wiem, że powiedziałem sobie. My odbyliśmy rozmowę. Dobra. Zaczynacie się zajmować w takim wypadku wszystkim innym, byle nie myśleć o zbliżającym się wyroku i o sądzie? Ja mam czas bardzo powoli, niesamowicie się ślimacie i guzdrzy. Jak to zaczynacie się powoli niepokoić? Taki, czujecie taką niepewność i niepokój związany z nadejściem długo wyczekiwanej takiej chwili, ale jednak niepewne, co się stanie, więc żaden z was nie był w stanie jako tak odpocząć ani wypocząć. Każdy wstawał, próbował znaleźć miejsce dla siebie, ale spędziliście to w ciszy i spokoju, bez zbędnych rozmów czy opiniowania, czy dzielenia się jakimiś informacjami, że dobrze się współpracowało, albo coś jakimiś szczegółowymi uczuciami bym wręcz powiedział. Stwierdziliście, że każdy jednolicie chce zachować wszystko, co zostało powiedziane księciu, na osobności i samotnie dla siebie. Został wieczór, a raczej godzina zmierzchu. Wywróżyliście to po tym, że
te same buty i te same ciężki chód zaczął być słyszalny w stosunku do was. Założyć im kaptury na głowę i każdego związać. Powiedział książę elektor, po czym z większą ekipą weszli do waszej sali, do waszych cel. Każdy z was został zakajdankowany tym razem bezpośrednio i narzucono na głowę bezpośrednio tylko i wyłącznie... Ręce z przodu czy z tyłu? Ręce. Tył. Tu czas na przedstawienie. Naciągnięto wam worki. Widzicie tylko szparę, która pozwala wam patrzeć pod wasze stopy. Każdy z was jest za ramię prowadzony przez jedną z osób. Nie wiecie, kto to jest. Prawdopodobnie jeden z kapitanów. Długo idziecie, wchodzicie. Kamienna podłoga nieociosana i taka twarda zamienia się w rzeźbione schody. Następnie wy widzicie próg. Później jest kawałek piasku. Zaczyna być słychać tłumy. Vigo czuje, że oberwał jakimś owocem przez dawać worek. Więcej. Zaczyna być słychać coraz większe skandy rzucane w waszym kierunku oszczerstwa, a także słyszeć takie insynuacje, że to wy jesteście odpowiedzialni za pożar, który strawił pół miasta i dzielnicę szlachecką. Po chwili widzicie, że wchodzicie na kamienny plac, a następnie prowadzą was delikatnie po schodach. Rozstawiają was na podejście. Każdy z was czuje, że wam macie zakładaną pętlę na szyjach. I książę elektor mówi: niech mój osąd będzie sprawiedliwy i ostateczny. Winni niech zginą na miejscu, niewinni niech zostaną oswobodzeni. Wydając osąd, kierowałem się sprawiedliwością, uczciwością i brałem pod uwagę zeznania świadków, mieszkańców Straży Miejskiej, służby von Celena, a także osób postronnych. Mój osąd jest ostateczny. A następnie szarpie pierw za jedną z dźwigien. Słyszycie kilka kroków. Druga dźwignia. A więc to są osoby przeze mnie oskarżone. I teraz ściąga worki strzegów. Widzicie, że Fanko i Vigo wierzgają bez tchu. Dziękuję. To jest koniec dzisiejszej sesji. Oho. Rip. Chyba ja ich zabiłem. Mówiłem, Czocher. Chyba ja ich zabiłem. Tym tekstem, że wyszli i później był pożar. Czyli co, my jeszcze gramy w tej sesji. Dziękuję. Co jest? Co się liczyło przy osądzie? Może ja trochę wyjaśnię. Spójność wersji przede wszystkim. Dokumenty, jakiekolwiek potwierdzenie. I powiem szczerze, że najwięcej problemów sprawił mi Fanko. Bo ty jako jedyny przekonałeś księcia i go nie okłamałeś ani razu. Podałeś mu też dokument, który on odnalazł, o procesie dotyczącym wcześniej von Celena i zamieszanej garści. Ale mając ten dokument, niestety Aversir cię zabiła. Podając, że tylko dwie osoby, ty i Vigo, byliście w aptece. Skutkiem czego cała... Zostałeś osądzony nie o morderstwo, ale o pożar. Spalenie.
Tak samo jak i Vigo. Mówiłem Tabendlor, że cię wyciągnę. Funko, trochę masz swoje pomaganie. Ale jak można było to inaczej załatwić? Czemu nikt nie wpadł na to, żeby zrzucić to na Grabów i na Kislewczyków? Przecież było nieraz wspomniane, że Straż Miejska bardzo interesuje się Kislewczykami. Oni by to łyknęli bez popitki. Ja się podałem. Ja nie kierowałem się logiką, na kogo to zrzucić, ja kierowałem się logiką, żeby jak najmniej obciążyć brata. No, rozumiem. Wuran, problem polega na tym, że winę zrzucić by musieli wszyscy. Bo jakby jeden zrzucił, to by on poszedł też by to. No. Dobra, plusy, minusy, co się podobało, co się nie podobało. Nie wiem, na pewno to było napięcie do samego końca, ale... Starałem się tak zrobić. Ta kampania główny polega na siedzenia w więzieniu. To była kolejna sesja więzienna. Ja nie sądziłem, że to będzie na zasadzie część z was tylko zginie, tylko że albo wszyscy zawisną, albo nikt. Nie spodziewałem się, że dwie osoby... Ja myślałem, że jak dwie i że reszta, że to ktoś jakiś, że tego aptekarza znaleźli po drodze z tym drugim. I że oni zawiśli. W sensie, że Dindajem. To może Vigo i Fanko, jak wam się sesja podoba? Zacznijmy od Vigo. Ja przejdziemy od początku, że... Ty byłeś też do uratowania. Tylko no niestety reszta towarzyszy nie bardzo chciała. Nazwijmy to karmą. Najbardziej znaczący głos niestety miał w tej kwestii Samur. A list, który pokazywał, to był list, który kazałeś wysłać Fonselenowi do strażnicy w momencie, w którym włamiesz się do apteki i nie wrócisz na noc. I ty wtedy nie wróciłeś na noc i Fonselen wysłał list do Semko. Dobra, już mogę gadać. Tak było. Kurwa, dobrze, że ja to wtedy zrobiłem. I to był jedyny dowód na to, żebyście się byli w stanie obronić przed morderstwem. Tak naprawdę. Podejrzenie aptekarza i powiedzmy po części powiadomienie Straży Miejskiej. Nieoficjalne, ale jednak. Dobra, Migo. A czy ja od początku wiedziałem, że jestem w pizie, że jej nie ucieknę, to zawisnę i no i doczekałem się tego. Ja tego na to nie walczyłem, po prostu chuj, na wierzch powiesi. Się podałem. Ale fakt faktem, on nawet nie chciał się tłumaczyć, on po prostu, no tak, no co. No ja powiedział... I inni ci powiedzą. Ja tylko też czekałem, aż on powie, że chciałby zostać strażnikiem. Mam pan tutaj, chcę zostać ochroniarzem księcia. Znaczy ja mówię, że ten aptekarz uciekł przez to okno, że to już jest koniec. Jeżeli nie uciekniemy z miasta, to zawisie. Ale żeś skopał w sumie, bo żeś powiedział, że hrabia leży martwy na początku samym. I żeś striggerował bardzo tego lojala, lokaja, który... No cóż. Znaczy ja myślałem, że to szybciej spłonie. Bo że oni jeszcze budynek... Myślałem, że się budynek zajął ogniem. Więc sądziłem, że ja jeszcze wleci do niego i... A to... Sumie... I druga sprawa, że chciałem zrazem... Dlatego ich pytałem, czy oni się wynoszą, nie? Bo miałem zamiar z nimi się wynieść. Tylko wiedziałem, jak bardzo lojalni są dla hrabiego. Po prostu pracują mi wyjebane, czy co? No mówię, przewidziałem, że zawisę, nie wiem, Czocherowi już to pisałem wcześniej. Zobaczysz tę historię. To było jak oni gadali między sobą, a my pisaliśmy. Oj. Teraz oddaję głos Czocherowi. Panko? Ja ciągle czuję, że w tych sesjach po prostu jakby... To już nawet nie jest prowadzenie zaręczkę, co nie? To już jest po prostu chamsko nas wiążesz i ciągniesz tam, gdzie chcesz. Ale no, czego byśmy nie chcieli zrobić? Zawsze chuj, tyle straży, że albo się poddajecie, albo umieracie z miejsca, więc i tak lądujemy w lochu, i tak lądujemy w lochu, więc tak. Nie, powiem tak, miałem przygotowane waszą ucieczkę drugą bramą miejską.
Jakbyście próbowali się dostać do doku, by wam nie wyszło, bo standardową procedurą... Wiem, że jak pobiegł, że zostawi kucykę i pobiegnie piechotą. Nie. Znaczy, powiem tak, mieliście szansę uciec, jak najbardziej, bo byłem przygotowany na to, że uciekniecie drugą bramą, a nie przez obóz księcia. Myślałem, że ktoś się pokapuje, że przed garnizon wojskowy to lepiej nie spierdalać, z którym krzyczą mordercy, nie? Ale no... I jeszcze pytałem, czy na pewno każdy z was przychodzi przez tą pierwszą bramę główną prosto do obozu. Dałem wam możliwość zwątpienia. Nie twardo. Na więc to... rysunku, co pokazałeś, jakby nie było innej bramy. Nie wiem. Albo ja się poczułem. Tu. A była druga brama, tak, no. Ale ty tak pokazałeś, że jakby... Ale on nie, ty chyba użyłeś tu, że to jest jedyne wyjście. Czekamy tylko na południe. Ale mi chyba powiedział, że to jest jedyne wyjście. Nie, mogliście biec koło strażników miejskich, tam gdzie się paliło. To było w stronę doków. Doki, procedura, jeśli płonie miasto portowe, procedura mówi, że wszystkie okręty trzeba jak najszybciej wyprowadzić z morza. W morze, więc ucieczka okrętem nie byłaby możliwa. Ale tą bramą za karczmą jak najbardziej. Tylko nikt z was albo nie połączył faktu, albo jakoś tak nie odhodował tego. No nigdy nie miałem taką sytuację, żeby się miasto paliło i... Wskazałeś pan. Specjalnie! No tak, no to jest też nasz błąd. Tak samo prawdopodobnie łatwiej byłoby uciec, albo oddalić się od tego całego zrzygiełku, gdyby nie było kolana, że hrabia ginie do Lukajowi. Tak, zdecydowanie. No bo byśmy mieli więcej czasu, żeby się spokojnie odsunąć i gdzieś pójść za, nie wiem, zasięg wzroku. Ale jakby, nie wiem, no ciągle czuję, że mam związane ręce, no, że... Znaczy problem też w sumie był trochę tego, taki... Nie tylko robię to, co muszę zrobić, żeby przynajmniej mieć nadzieję na przeżycie. Kurde, faktycznie trzeba było sobie może obejrzeć jednak tą poprzednią sesję, co się tam się działo, bo naprawdę nie pamiętam wielu rzeczy. Pamiętam, że też chciałem coś wspomnieć o tych chyba dokumentach, to właśnie kogoś tam wysłał chyba fanko, a zapomniałem o tym. Kurwa, pełno było rzeczy takich. No to już tam takie. Po drugie, nie wiem, ja powiedziałem co wiem, na grabów nie chciałem zwalać winy, bo się bałem hasła rzucić na przekonywanie. Nie. To była taka, powiedzmy, minigierka. Ile faktów zgadza się między waszymi towarzyszami? I jak bardzo jesteście w stanie przekonać księcia własną osobą. Vigo dał dupy po całej linii, więc on go od razu skreślił. Taben Nor zaraz za nim. Jeśli chodzi o Ranulfa, to był średnio. Samur był przedostatni, a ty byłeś najlepiej, jeśli chodzi o przekonywanie. Tylko no niestety pogrążył cię Samur, mając dowody. No niestety, ja miałem tylko słowa, co niektóre słyszałem. I książę stwierdził, że to ty go okłamałeś, mówiąc, że były w aptece trzy osoby razem z Taben Lorem, a uwierzył właśnie Aversir, że jednak były dwie. I on pomyślał, że ty wysnułeś tą całą gadkę dotyczącą procesu i tak dalej, tylko po to, żeby ratować własny tyłek i Vigo. No niby tak, ale ten proces niby został potwierdzony faktami. Tak, proces tak, ale w sensie książę pomyślał, że, proces się odbył, ale że to wszystko to jest wymyślona przez Vigo jakaś tam ustawka mająca zakryć te całe podpalenie i całą tą otoczkę tego wszystkiego. No jakby z podpalenia to nie było, jak się kurczę ten... Dlatego ja się podałem, bo sam podpaliłem, to mówię, to chuj, to jest tak zawisne. Nie będę się bronić za bardzo. A miałeś szansę, jak najbardziej ja się podałem po prostu. Ja mogłem powiedzieć, że Vigo podpalił i może wtedy bym przeżył, ale... Tak, wtedy byś przeżył. Tak, ale no właśnie ja próbowałem wyciągnąć jakby jego, co nie? Wtedy byś przeżył. A ja chciałem Taben Lora tylko i wyłącznie wyciągnąć. No ja w sumie najgorzej, bo co, ja nic nie wiedziałem o pożarze. O, poszli sobie gdzieś i nagle tutaj przychodzi strażnik, mówi, że się pali jej. I co tyle, no to co ja mogę powiedzieć? Teraz nie wiem, bo jakby... Ja rozumiem, że co, że... No, nie wiem... BPK mogłeś użyć. Ale proszę? BPK. Jakby BPK użył, to coś by się stało? Że Lina by się zajmowała, jakby my powiesili obok? Cofamy się do czasu. Nie, inaczej. Nie wsiadłeś na ten okręt.
Nie, to by było tak, że no, udało ci się przejść, nie zerwało ci tego rdzenia kręgowego, więc teraz masz 4 minuty, żeby się jeszcze pocieszyć duszeniem. No nie wiem, jakby ja nie widzę rozwiązania, bo powiesiłeś znaczy jakby na forum ogólnym. Ogólnym i widzimy, że już nie wiecie. Będę się z wami kontaktować prywatnie, spokojnie. Będziemy zombie. Ja jej myślałem, że demonami znowu wyrzek. Bo ten kamer... Poczekajcie po prostu do kolejnej sesji. Jeśli będzie trzeba zrobić nowe postacie, to będziecie już mieli gotowe nowe postacie, bo się będę z wami kontaktować. Jeśli nie będzie trzeba, to już zobaczycie. Spokojnie podtrzymam was w niepewności troszeczkę. A przynajmniej resztę graczy też przy okazji. Bo wydaje mi się, że to też jest takie fajne, taka niepewność do końca, co się stało. No cóż, no ja widzę, że wierzgają, znaczy nie wierzgają już. Już nie. Jeżeli wymyślisz akcję z zaświatami, to nie. Zakietanie, ratowanie postaci. Ja ciągle mam wrażenie, że ja po prostu przez całą sesję albo muszę ratować swój tyłek i to jest cholernie trudne. Albo czyjś tyłek. Jak to jest sprawdzenie z Polaka, albo wstrzelę się w klucz. Albo po mnie. No nie wiem, to jest tak. Znaczy nie, jeszcze jest to, że możesz wyjść tak daleko poza klucz, że Wuran będzie zmuszony wymyślać ci od razu. Ale nie, to chyba tak... wątpię, żebyś tak kreatywnie wymyślił sposób obejścia. Znaczy nie, bo cholera, zaczynam sesję i pierwsze co się dzieje, atakują nas piraci, niewola. Druga sesja jest niewola. Trzecia nie. Niewola, no i... Ej, przepraszam bardzo, ja mam na tutaj tyle możliwości, bo ja widzę, że wy się pakujecie tam po prostu znaczy, na siłę. Wiesz co, ja chyba możesz sobie wybrać, problem. Czy chcesz linę, czy kajdanki na przykład. No masz ten wybór. Ej, mieliście szansę stąd uciec. Wuran, wiesz jaki jest problem? Że my na początku zbyt ospali jesteśmy i nie kontaktujemy. Ja na przykład po prostu mówię, biegnę za Samurem, bo ja nic wymyśleć nie mogłem. Po prostu byłem taki ospały na początku. Bytujesz ciągle po prostu taki... Tak! Dobry GM. Ale ty oczywiście prawdę mówię. Ale przynajmniej fajnie, że przynajmniej nie jesteśmy prowadzeni też za rękę, tak tylko coś nie, zrobimy. Spytaj się Aversir, jak się czuła, jak ją osikali strażnicy miejsce ciepłym moczem. Chuj na dzisiaj. Taben Lord? Mi się to nie podobało. Czyliś mi taką szybką, długą taką przerwę. Ja już nawet tych imion nie pamiętałem, tak naprawdę. Notatki. No, ale straszne to było. Właśnie ten mówi, że pracuje dla Augusta, a August to był ten kuzyn w karocy. I ja pytaj coś tam... I tak dalej. Pytanie o jakiś Juri, coś tam się... Kurwa, kto to był? Ja bym takie pewnie dostał na łej po prostu. No, a tak, no mi się ogólnie podobało. Jedynie co bym zrobił, to że przysłuchujesz każdego po kolei, żeby nikt inny nie słyszał. No, w sumie to też może było tak być. Zastanawiałem się nad tym, ale specjalnie tego nie zrobiłem, żebyście wiedzieli, co inni gracze mówią. To był mój ukłon w stosunku do was. Do nas. To też było takie niedobre, ale widziałem, że jedna osoba to wykorzystała i to właśnie był Samur w sumie. Czemu tak? Zacząłem gadać o twojej matce i właśnie, że rodzeństwo, to ty już nagle jak przyszedłeś, to bez żadnych oporów, no to jest mój brat ogólnie. Ale nie! Moteczką, żeśmy te, a wcześniej to nie wspominaj, nie, ani razu nie wspomniałem, że to jest mój brat. Ja nie powiedziałem, że to jest mój brat. Powiedziałeś. Było powiedziane słowo brat. Tak. Ja nie powiedziałem. Brat i matka, wszystko, żeś wyśpiewał ładnie, jak tylko szło. Ja też ze sobą specjalnie się śmiałem, że... Tak, ja też. Ej, to sam, ale to się sam jebłem, bo ja zaczynałem wypowiedź od tego, że płynąłem z Tabenlorem i Ranulfem. Tak, i tam nie wspomniałeś matki, a później tak, żeś wspomniał. Ale ja tego nie ukrzycam, ja się jebnąłem sam w takim razie w opowieści, bo ja chciałem ją prowadzić tak, żeby nie powiedzieć, a ostatecznie powiedziałem matka i pewnie automatycznie mi przeszło, że Tabenlor to jest brat. I to prawie w pierwszym zdaniu. Możliwe. No to szybko się jebnąłem.
No i co? I trochę o tym też zapomniałem w sumie. A jak matka ma na imię? Ja to mam zapisane. Moment. Mam zapisane. Ja też mam to zapisane, ale... Banisril, jasna gwiazda. Branisril. Banisril. A ojciec to jest Kazachjar. Kazachjar. Dobrze, że film Oblesa miałem zapisanego. Pirata. A to w ogóle miało jakiś wpływ? W ogóle cokolwiek? Co? Ta opowieść, nie wiem, o piratach moja. O piratach nie. O piratach nie, tak daleko nie. Ale to, co się działo od momentu przybycia do miasta, już tak. Ranulf? Sesja jak sesja. Powiedzmy tak. Loch odznaczony, więc jestem ukontentowany. Ale nie było walki, nie? Cholera. Tak, nie było bitki, ale... Znaczy nie, no, bił się ten. Znaczy, bili kogo. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że on was tak szybko ściągnie, nie? Znaczy, ciebie. Myślałem, że mogę unikać, czy za nas coś działa, to nie chcę się... Myślałem, że się trochę z nim potłuczecie, a to tak, no, poszło od razu. Bo specjalnie, powiem szczerze, specjalnie byłem fair, nie patrzałem na to, ile macie punktów żywotności, ani przed sesją, ani teraz, żeby nie było, że wam zaniżam czy coś, więc to było podawane tyle, ile wypadło. Ja też tam mogłem unikać, że zaraz siedziałem, chuj, jak uśpi. Coś się jeszcze nie podobało, Ranulf? Znaczy nie wiem, ta przerwa wiadomo, ale to już no, coś tego nie obejdziemy, nie? Ja tam pamiętam wszystko praktycznie. No też dużo pamiętałem, ale wiem, że nie pamiętałem właśnie tych szczegółów, które mogły być znaczące. Dobra, Samur? Zacznę od tego, że miałem przygotowane małe bingo. Gdzie było między innymi niewola graczy, Vigo znowu próbuje się do kogoś przyłączyć, Funko znowu kogoś wkurwia, Tabendlor próbuje coś wytłumaczyć graczom lub NPC-om. Tak dalej. Miałem takie bingo. A, czyli no, o mnie nic nie miałeś, to dobrze. Nie, no jestem zbyt szary jestem, żeby czymś wyróżniał. Zróbcie tego bingo. Później podeślę. Dobra, ale wracając do tematu. Od początku. Ta mapa, co pokazałeś, gdyby ona była pokazana na dłuższy okres czasu, któryś z graczy na bank by zauważył tą boczną bramę, bo na pierwszy rzut oka nikt jej nie zauważył, wiesz? I podejrzewam, ale... że pokazanie mapy na 10 sekund jak gdyby było spoko, ale było chamskim zagraniem od GM-a wobec graczy, bo nie mieliśmy tego czasu, żeby przyswoić, co jest dookoła, wiesz? Jeszcze palcem pokazywałeś, więc... No. Tak. Słuchaj, ale to jest na tej samej zasadzie, jak Baniak kiedyś tłumaczył, nie, że no morderca jest leworęczny. No ja przeciwko sobie zawsze lewą ręką oddawałem. Ale zobacz, że jak... Zobacz, że jak Baniak robi jakieś mapy i je pokazuje, to one cały czas są pokazane, żeby grać fair. Wiem, ale no ja nie mam możliwości, no w sumie mogłem rzucić skan tak naprawdę. No. Mogłem rzucić skan, ale mi brakuje możliwości takich technicznych na takie rzeczy. No spoko. No to o tym bingo mówiłem, więc pominiemy niewolę, że znowu była, bo to się stało klasykiem ostatnimi czasy, ale takie zakończenie było trochę mech. Znaczy jak uciekaliśmy i mówiłeś, że ta brama jest otwarta, tak? Ja wiedziałem, że coś śmierdzi, ale mówię, biegniemy, chuj, no nie będę się wracał, już nie kombinujemy, ja jestem ranny, Tabelnor jest ranny, reszta jest kurwa ledwo żywa, nie będziemy pajacować, biegniemy, co będzie, to będzie. Spodziewałem się, że nas tam złapiesz, ale na zasadzie bardziej, że jacyś bandyci czy coś nas ogłuszą i gdzieś tam kurwa wywiozą, a nie, że będzie proces przez książęta prowadzony. W sumie też myślałem, że pewnie jakiś kurde coś nas napadnie, ale no. Że wbijemy się w orszak, kurwa. No ale ten, no ale spoko. A jak żeś tylko powiedział, no siedzi taki potężny w ciężkiej zbroi płytowej, ja mówię, dobra. Powiedziałeś, że wszyscy już stoją gotowi wycelowani, jakby czekali na nas po prostu. Mają drogę ale... z kamerą, biegną, to się ustawiamy. Pamiętasz, jak graliśmy w Dark Heresy i mieliśmy zarzut do Chohera, że tego opowieści są takie mało klimatyczne, bo on sobie to dobrze wyobraża, ale my już mamy z tym problem, na przykład jak teren wygląda? Mhm. To tak trochę to poczułem w tej sesji.
że ty wiedziałeś doskonale, o co chodzi, ale myśmy sobie musieli to wyobrazić u siebie sami na własną rękę, jak to wygląda. To troszkę utrudniało też podejmowanie decyzji, tak mi się wydaje. Znaczy, jak próbowałeś sobie wyobrazić, nie miałeś czasu na decyzję. O, tak to nazwijmy. Ale ja specjalnie wam czasu na decyzję nie dawałem. Starałem się pędzić tak, żebyście za dużo czasu nie mieli na zastanawianie. Jak zaczynałeś przesłuchanie, to specjalnie pisałem do ciebie na priv, że jest taki motyw, że może jednak osobno, ale rozumiem, dlaczego tego nie zrobiłeś. Bo to ma też swoje plusy, bo możesz na przykład pokazać, kto na dobrą sprawę jest skurwysynem i być ciekawym, jak to się rozegra. A możesz też... Znaczy ja nie chciałem, żeby nie było czegoś takiego, że nie wiadomo skąd się wyrok bierze. Ja też rozumiałem to tak, że po prostu pilnujesz, żeby reszta się nie dogadała w międzyczasie gdzieś na boku, kiedy ty nie słyszysz. Bo to też była opcja taka, nie? Bardziej mi zależało na tym, żeby gracze byli świadomi tego, co kto inny o nich mówi, ale żeby to nie wynikało tak... No przesłuchałem wszystkich 5 graczy, ty nie żyjesz. Ale dlaczego? No bo tak naprawdę nikt by się nie dowiedział. Ale właśnie, gdyby doszło do tego procesu ostatecznie i wyjaśniłbyś dokładnie, na jakiej podstawie go oskarżasz, dlaczego, bo tu się pomylił, bo to źle zeznał, bo tamto i dowody innych graczy wskazywały na co innego, czy tam opowieści, to wtedy byłoby inaczej. Byłoby legitne. Znaczy, powiem ci, zastanawiałem się, jak to zrobić, bo osobiście chciałem to zakończyć na tym, że zostają gracze po prostu... odpowiednia ilość osób, czyli ci, których książę skaże, zostają powieszeni, koniec, kropka. I nie chciałem, żeby było tak, że po tym, jak on wiesza, żeby wyszło dlaczego, ani przed, żebyście wiedzieli, kto zginie. Tylko chciałem, żeby to było taka do samego końca niepewność. Więc stąd też nie padły argumenty, kto z was zginął, tylko po prostu ja to byłem pewnie. O, przypomniało mi się, co mi się podobało, jak już żeśmy czekali na ten wyrok i tak żeś pociągnął ten, że no, że wszyscy sobie zostawiają dla siebie, co powiedzieli, taki wyrzut, że żeśmy nie porozmawiali. Tak. Nie do końca, znaczy, to Ada była w tym nagraniu? Tak. Jest 5 razy lepsza od ciebie. Dzięki. Serio? Ej, ona to tak klimatycznie zrobiła, jakbym słuchał tego Josha w sesji Baniaka, to było tak klimatyczne. Tak dobrze to odegrała. Przekażę jej. Ona się w to wczuła. Tak, ty próbowałeś, było to słychać, ale ona to zrobiła tak, kurwa, jakby faktycznie to była ona. Coś mi minęło. Zobacz. Normalnie aż zaleciało profesjonalizmem przez ten moment, wiesz? Czy ja im mogę to wrzucić? Jakie no jasne. Jakie lecą, kurczę, tutaj od samura. Ej, serio, ale nie. Normalnie Kamil nie jest złym GM-em i tak dalej, ale w porównaniu do Ady, jak aktorstwo, to Kamil jest taki przy Adzie. Jak to posłuchacie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. No ja się z tym mózg, nie? I te 2 minuty. Już się zaczyna. Już! No, to było też spoko. Podobało mi się w ogóle to motyw z tym plikiem dźwiękowym, ale ponieważ musiałem go odsłuchać, widziałem tylko, jak wy tam rozmawiacie i nie mam pojęcia o czym, bo tu wszystkich wyciszyłem i słucham tego nagrania, nie? A to więc kiedy on ci to wysłał? No właśnie, to jest dobre pytanie. Przesłuchasz, to się dowiesz w którym momencie. Chyba wiem w którym, ale... Powiedziałbym ci kiedy, ale nie wiem, co wtedy mówił do was, bo się wyciszyłem. To jak gdzie się byłeś postacią? Celi. Usnąłem. To chwilę przed tym, jak się podrapałem. A, czyli jak byłeś sam. Mhm. Ma. No. I nie do końca rozumiem. Znaczy, rozumiem, że ten koszmar był powiązany z tym moim czymś tam. Tak. Co mam. No to tak mi się wydawało, że to o to chodzi. Dobra, później. I troszeczkę mi też przy pomocy tego przypomniałeś, że faktycznie to mam, bo znowu mi to z głowy wyleciało. No i chyba zacznę ci robić tak samo jak ten. Jak Baniak robi koszmary Bodziemu. No bo i za często o tym zapominasz. Na poprzedniej sesji już cię przestrzegałem. No. A specjalnie mam oczojebnie zaznaczone na karcie, co chwilę kurwa widać, że to tam jest, ale i tak zapomnę.
brakowało tego rozbrojenia dokładnego, w sensie, że niby byliśmy rozbrojeni, ale do końca nikt nie wiedział, co dokładnie ma tak, przy sobie. Tak, też nie? W sumie. Tak, to było dziwne. Ciekawiłem też rzeczywiście. No to właśnie tak bo ja w sumie powiedziałem tylko, że rzucam ten miecz, ale tak mówię, no co, no w sumie mam jeszcze kastet, jakiś nóż, jakiś tam sztylecik. A czy powiem szczerze, że przez to, że nie spojrzałem na wasze postacie, żeby nie patrzeć na żywotność, nie wziąłem pod uwagę, zapomniałem w ogóle o tym, że Vigo ma biżuterię, że ktoś ma pieniądze od tego, od hrabi i tak dalej, wiesz. A jakby mi się to w oczy rzuciło, to może bym sobie zdał z tego sprawę, że z tego też dobry numer można by było zrobić. No Jezu, ja bym się z tej kasy chyba nie wytłumaczył. I teraz największe skurwysyństwo ever, co powiem. Zajebiście zacząłeś budować tą końcową scenę i spierdoliłeś ją zakończeniem. W sensie zbudowałeś ten klimat, kiedy idziemy, jesteśmy prowadzeni, że widzimy ten teren, jak się zmienia, że słyszymy tych ludzi, ktoś obrywa tym pomidorem, po czym jest krótka przemowa, dwa razy pociągną za dźwignię i koniec. Nie było wyjaśnienia, o co dokładnie chodzi, dlaczego reszta jest... Dla publiki, nie? Bo to było publiczne. Tak, nie było, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Znaczy, powiem ci szczerze, że to jest to, co mówiłem, nie? Nie chciałem tego załatwiać w ten sposób, że po procesie tak, ale i tak dalej... Nie o to mi chodzi. Że, dobra, to ja ginę, nie? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że powinny być odczytane kolejno. Najpierw, na przykład powinieneś najpierw wybrać dwie osoby niewinne, że na mocy ustalonego mi prawa, o tak, bla, bla, bla. Normalnie czyta pismem, jakby był oficjalnym sędzią, nie? Zostajesz tak, niewinny, coś takiego, taki bajer, a tak to było tylko, no, ty. Bo tak. Tak, ja to tak odebrałem, tak w sumie. Mogło być lepiej, bo początek faktycznie był zajebisty z tym prowadzeniem na stan. A bo też na przykład, nie wiem, przedstawić chociażby też wszystkich więźniów. Że tutaj zebranych jest powiedzmy tych pięciu, czy... No to na przykład wiesz, jak wyczytywał po kolejnie, że awersji, że ty tam coś tam, że Funko... Tak, i że tak wszyscy dalej. Są podejrzani, nie wiem, o to, czy tamto. Zostaliśmy tutaj zgromadzeni... I że jednak na przykład o też, że nie wszyscy, nie wiem, zawisną albo coś takiego. No i, wiesz co, albo... przyznam szczerze, że teraz to mi wbiliście klina, bo akurat z tej końcówki to ja osobiście byłem najbardziej zadowolony, żeby tak przyznali. To jest takie... Teraz się tak mentalnie boksuję, że kurwa, chyba nie warto się do tych sesji przygotowywać. Dlatego mówię, to nie tak było lepiej. Nie, to nie było złe, ale mogło być lepiej. Nie? I w sumie tyle. Okej, tabelka. Jak to było? O, to jest dobrze.